Oprócz normalnej jazdy do naszych małopolskich grup, to znaczy Jarosław, Kalwaria Zebrzydowska i Kielce, miałem w tą sobotę ekstra zaproszenie do Krakowa. I to była jubileuszowa sesja w rocznicy, no jest 65. rocznica śmierci Konecznego. Numer w Krakowie. Urządził to LPR krakowski i 26. było nas, dwóch nas było, prelegentów, profesor Giertych, który opowiadał historię, jak zostały uratowane te niewydane właśnie maszynopisy, a trochę i rękopisy dosłownie Konecznego. No to bardzo ciekawa rola. Dotarł do tych materiałów Bolesław Tejkowski, znana skądinąd postać. No i to wszystko było tam do Londynu transferowane w owym czasie, oczywiście potajemnie. I tam Jędrzej Giertych to wydawał, nawet o wielości cywilizacji przetłumaczył na angielski, wydał po angielsku. A sam profesor, jak był deputowanym do Parlamentu Europejskiego, to zrobił taki skrót, wyciąg nauki Konecznego i tam rozpowszechniał. No a ja z kolei mówiłem o kategoriach zdrowia i dobrobytu, które Koneczny słabiej opracował w kontekście demografii. Materiały im tam zresztą zawiązłem, materiały planu Himmlera. Wplotę to w dzisiejszy też temat. Mam tutaj te materiały. W każdym razie profesor Giertych powiedział, że jedna monografia Konecznego jest niewydana i nie udało mu się do tego dotrzeć. Cywilizacja turańska. Bizantyjską wydał i to wznowione tutaj było. Później już w ciągu ostatnich 20 lat cywilizację żydowską też. Te cywilizacja łacińska właściwie w kilku kawałkach. Na internecie jest tony tych książek koniecznie, tak, większość. Ale o cywilizacji turańskiej nie ma. Nie. Ale to jest, rozumiem, dziś jest zachowany ten materiał. No więc właśnie tu jest problem, profesor mówił, że te materiały no, odnalazł, uratował Bolesław Tejkowski. No i długi czas mieli dobre układy, to szło do Londynu, było wydawane, wszystko było ok. Ale profesor Giertych się wyraził dosłownie tak, jak zaczął kombinować z Solidarnością, no to Tejkowski stracił do niego zaufanie i w związku z czym mówi teraz, jak tylko dzwonię do niego, on usłyszy mój głos, to odkłada słuchawkę. Znaczy ja nie wiem, czy to można to tak nazwać, no po prostu w pewnym momencie profesor Giertych, w ogóle Liga Polskich Rodzin, jego syn, zaczęli się w antykomunizmie licytować z PiS-em. No to w związku z tym całe narodowe skrzydło PZPR-u i aparatu władzy PRL-owskiego, a Tejkowski przecież z niego się wywodził, no to od razu uznało za zdrajcę, albo wręcz za kogoś, kto zmienia orientację. No bo licytowanie się z PiS-em w antykomunizmie przez LPR to jest tak jak kopanie się z koniem. Przede wszystkim w tej chwili ludzie już odbierają ten antykomunizm jedni jako anachronizm, a drudzy jako karierowiczostwo, bo na tym się całkiem niezłą karierę robi w trzeciej RP. Zwłaszcza jak rządzi ten solidarnościowy, postsolidarnościowy odłam. No i
W związku z tym LPR na tym wyszedł w ogóle jak Zabłocki na mydle. Ja im tłumaczyłem wtedy, zresztą tam w Kielcach jeszcze pracowałem i kielecki LPR mnie zapraszał z wykładami. Ja mówię, słuchajcie, na tym polu przegracie, bo tak, zawsze będzie argument. Wtedy, kiedy Lech Kaczyński był bohatersko internowany i prześladowany, to profesor Giertych był w Radzie Społeczno-Konsultacyjnym przy Jaruzelskim. I koniec. Zawsze was w oczach plebsu rozłożą i nie wytłumaczycie się, bo to jest w takiej kampanii wyborczej to jest licytacja na hasła i stereotypy. A w owym czasie stereotyp antykomunistyczny był bardzo silny. No ale nie usłuchali. No i przegrali. Jeszcze zrobili wtedy taką rzecz, że mieli w swoim aparacie LPR-owskim sporo ludzi z dawnego skrzydła narodowego z PZPR-u. I oni ich wszystkich wywalali. Więc jeszcze dodatkowo nie bardzo mieli ludzi do robienia konkretnej roboty organizacyjnej. No i to się tak skończyło, jak się skończyło. No ale ja im później to już kuluarowo, jak rozmawiałem, to im to tłumaczyłem, że to był ich wielki błąd. No i ten błąd się zemścił również na tym tekście. Ja wprawdzie mam z Tejkowskim dobre układy, ale obawiam się, że z tą cywilizacją turańską może być problem, bo to jest niewydane. To było w formie dosłownie rękopisów, ręką pisane przez Konecznego. To jest Związek Rodziców i Dzieci. I oczywiście zgodnie z tą siatką pojęciową, którą ja tu używam, a jest to siatka pojęciowa polskiej szkoły socjologicznej, ale tej jej części, która jest absolutnie przemilczana przez oficjalne studia i to proszę sobie to zresztą sprawdzić, kto ma dostęp do tego. Ja to tutaj stosuję na podstawie przede wszystkim Petrażyckiego i Piętki, a po drugie Konecznego. Więc pierwsze to jest rodzina. Związek Rodziców i Dzieci i tu jak sama nazwa wskazuje i główną funkcją jest rodzenie i wychowywanie dzieci. W tej chwili to różne zmiany semantyczne są wprowadzane, ale to raczej zaliczam do zapaści semantycznej. Zmiana znaczenia słów. Ja stosuję tą klasyczną polską szatkę pojęciową. Ród to jest związek rodzin połączonych osobą wspólnego przodka, wywodzących się od wspólnego przodka. I na etapie rodu już powstają zalążki władzy publicznej. To znaczy jest rada rodowa, jest starosta rodowy i jest instytucja zemsty rodowej, która spełnia funkcję wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli ktoś spoza rodu krzywdzi jakiegokolwiek członka rodu, to wszyscy członkowie rodu mają za zadanie się mścić, czyli wymierzać sprawiedliwość. No ale mamy szczep albo plemię i taka nazwa jest stosowana. Szczep to jest zespół rodów wywodzących się od wspólnego przodka, przy czym ta postać wspólnego przodka może być już nawet legendarna, jak legenda Lechu, Czechu i Rusie. I to są związki jednokrewne, to znaczy takie związki, w których łącznik biologiczny, czyli pochodzenie od wspólnego przodka, odgrywa zasadniczą rolę. Dalej mamy związki różnokrewne, to znaczy takie związki, w których czynnik biologiczny już nie odgrywa zasadniczej roli. Nie muszą pochodzić od wspólnego przodka. I tutaj mamy narodowość, to jest nie mylić z narodem oczywiście, za chwilę będę mówił o narodzie. Narodowość to jest zespół szczepów,
rodów i tak dalej, który ma wspólny język, może mieć wspólną religię, wspólne miejsce zamieszkania, ale nie ma własnego państwa. I nie dąży do posiadania własnego państwa. No, przez długi czas Ukraińcy byli właśnie narodowością, ale no, najpierw byli w państwie ruskim. Wtedy w ogóle nazwy Ukraina nie było, to było po prostu Ruś. Potem byli w państwie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W pewnym okresie starano się z tego zrobić Rzeczpospolitą Trojga Narodów. Na pieczęci rządu powstania styczniowego są trzy symbole, prosimy. Proszę bardzo. To znaczy jest tam, proszę, Orzeł Polski, Pogoń Litewska i Święty Michał Archanioł w środku jako symbol Rusi. I wtedy powstańcy styczniowi na Rusi, czyli Ukraińcy, śpiewali obecny hymn Ukrainy. Szczęne w mero Ukrainie, wysławany wola. To narodowość, dalej lud. Lud to jest ludność jednego państwa. Na przykład lud radziecki. Ale to nie był naród, to był lud. Narodów było wiele. Ale społeczność to jest lud, w którym nastąpił społeczny podział funkcji gospodarczych. Niewątpliwie można było mówić o społeczności radzieckiej, bo tam funkcje gospodarcze były podzielone i później po rozpadzie Związku Radzieckiego to spowodowało no po prostu zapaść gospodarczą i demograficzną. O tym będę potem mówił. No dalej mamy państwo, ale termin państwo jest tu przeze mnie używany w znaczeniu socjologicznym, takim, jakie nadała mu Polska Szkoła Socjologiczna. Petra Życki, Piętka, Koneczny. Proszę, po prostu definicja. Jest to naczelny związek różnokrewny, posiadający swoje funkcje w dziedzinie porządku formalno-prawnego. Prosimy. W tym kontekście sloganowo używane słowo państwo prawne może tylko rodzajem prawa, które stanowi. No inny typ prawa stanowiło państwo Stalina, inny typ prawa stanowiło państwo Hitlera, inny typ prawa stanowiła PRL, inny typ prawa stanowi obecna trzecia RP. Ale wszystko to były państwa prawne, bo każde państwo właśnie tam ma swoje funkcje. Musi stanowić prawo i je stosować. Czyli absurdem jest slogan, który się mówi od 1989 roku, że punktem docelowym jest demokratyczne państwo prawa, bo po prostu każde państwo, które... No ale nie każde jest demokratyczne. No tak. To demokratyczne to jest jakieś diagnostyczne słowo, ale państwo prawne jest tautologią typową, którą używają ludzie po prostu nieznający polskiej szkoły socjologicznej, najdelikatniej mówiąc, a mniej delikatnie ignoranci w dziedzinie prawa państwowego. No, więc to jest to. Oczywiście państwo poprzez prawo może wpływać i wpływa na różne dziedziny życia społecznego. Nawet na całość życia społecznego, jeżeli miesza się we wszystkie dziedziny, no to może to być tak zwane państwo totalitarne, czy totalne, jak kto woli. A słowo totalitarne to Mussolini w ogóle wymyślił.
Ten termin. Tak? Tak. Znaczy on to wziął z łaciny oczywiście. A w czasach rzymskich nie było tego terminu obiegu? Nie, raczej nie. Znaczy słowo istniało, ale... Ale do państwa go nie stosować nie, możliwe. Ja się nie orientuję tutaj akurat w tej sprawie. No więc to jest państwo. Natomiast naród w tej siatce pojęciowej, którego nie należy mylić z narodowością w sensie etnicznym, to jest naczelny związek różnokrewny, posiadający swoje funkcje we wszystkich dziedzinach życia. I według Konecznego w ramach cywilizacji istnieją kultury właśnie związane z narodami. To w ramach cywilizacji łacińskiej jest kultura polska, węgierska, francuska, włoska i tak dalej. W ramach cywilizacji bizantyjskiej jest kultura prusko-niemiecka, która dominuje w Niemczech i ma bardzo duży wpływ na Unię Europejską. Jest, powiedzmy, no, może było raczej kultura austro-węgierska. Austro-Węgry były państwem, w którym cywilizacja bizantyjska była silna. Jest to zmiana bizantynizmu rosyjska. No, czy można mówić o bizantynizmie ukraińskim, to nie wiem, chyba raczej nie. No, zresztą ostatnie wypadki raczej z cywilizacją bizantyjską niewiele mają wspólnego. No, ale profesor, mój profesor stwierdził tak, że jak nieśli rannego, to niosło go ośmiu i na drzwiach. I od razu wyliczył, że to jest od zasady pochodzącej od podziału na dziesiątki stosowanej przez Mongołów, potem przez Tatarów i przyjętej przez Ukraińców. No to no bo jednego musieli zabić, zostało dziewięciu i drugi został ranny, no to ośmiu niosło dziewiątego rannego na drzwiach. No czyli tradycja turańska. A mówił o demonstrantach z Majdanu, więc tak. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. No i teraz jest bardzo ciekawe na temat narodu, socjologii narodu i teologii narodu książka Jana Pawła II, Pamięć i tożsamość. Chociaż została wydana zaraz po śmierci autora w nakładzie miliona egzemplarzy, ale jest niemal totalnie przemilczana. Bardzo ciekawa sprawa. No nie wiem, czy ktoś z państwa czytał tę książkę. No, zdarzyło mi się. No, to jeden. Rybki. Ale czy znalazł gdzieś ktoś z państwa cytaty obiegu publicznym z tej książki? Nie. No ja przyznaję, nie znalazłem, ale może gdzieś były. Kiedyś była na spisie lektur rozszerzonych, ale to już dawno czasem. Chyba dawne, tak. Chociaż niby to nie tak dawno, bo 9 lat minęło dopiero niecałe. Więc tam papież pisze tak, że naród istnieje przez kulturę i dla kultury. Nawiasem mówiąc, że papież znał teorię Konecznego, to się udało nam stwierdzić, bo jak dostał kapelusz kardynalski, to delegacja Ligi Narodowo-Demokratycznej, ale przyznam szczerze, że nie najwyższego szczebla, bo tam były różne ligi. Druga, trzecia liga, nazwijmy to tak. W każdym razie nie najwyższego szczebla, a dlatego nie najwyższego szczebla, bo myśmy się bali, że tam jest teren bardzo zaminowany, nazwijmy to umownie. No i proszę was, więc poszła druga liga i byli zachwyceni. Okazało się, proszę was, że kanclerz Curie był konecznistą,
kardynał znał teorię koniecznego i to zresztą widać w tej książce Pamięć i tożsamość. Bardzo ciekawie pisze, że naród obok rodziny jest tego rodzaju związkiem, którego się niczym nie da zastąpić i będzie istniał do skończenia świata. No ja dodam jeszcze od siebie, że co najmniej jeden naród ma obietnicę ze strony Chrystusa, że będzie istniał do końca świata. To jest naród żydowski. Jeżeli ktoś twierdzi, że znikną narody, no to mówi herezję zatrącającą antysemityzm wręcz. No tak, bo zaprzecza tekstom świętym i zaprzecza nauce teologii narodu stworzonej właściwie, zaczął ją tworzyć kardynał Wyszyński. U kardynała Wyszyńskiego była delegacja też Ligi, nawet dwa razy. Jeden raz uczestniczyłem w 70-tych latach. W każdym razie, proszę was, kardynał Wyszyński przyjął nas tekstem właśnie, który stanowi podwaliny teologii narodu. Otóż powiedział tak, Chrystus apostołom powiedział, idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Tak. Tak jest powiedziane, a nie idźcie, nauczajcie wszystkich ludzi, czy ujednoliconą, amorficzną ludzkość, nie? Albo państwa. I pamiętacie, że apostołowie mówili różnymi językami różnych narodów, chociaż no, sami należeli do narodu żydowskiego, ale mówili różnymi językami. To jest bardzo ciekawe i bardzo istotne. I poszli w różne rejony. Poszli w różne rejony, tak, i byli wszędzie rozumiani. Co należy do cudów informacyjnych, bo są cudy energetyczne i cudy informacyjne. Dla mnie cudy informacyjne mają wyższą rangę, dla mnie jako cybernetyka. Ale dla wielu ludzi to, do wielu ludzi to przemawiają mnie te cuda energetyczne. A też trudno tutaj licytować. W każdym razie, proszę was, naród posiada swoje funkcje we wszystkich dziedzinach życia. Mamy obronę narodową, mamy bank narodowy i tak dalej, i tak dalej. No i proszę was, tutaj trzeba od razu powiedzieć, że nie od razu powstały narody. A w każdym razie te nowoczesne narody, z którymi my mamy do czynienia, to powstały nie od razu i to był dość długi proces, który zresztą jeszcze trwa. On nie jest wcale ukończony. Jeśli chodzi o Europę, może ja tu się ograniczę, nie będę sięgał do narodów starożytnych, bo też można o takowych mówić. No, z narodów starożytnych byli właściwie wyłączeni niewolnicy. Bo niewolnicy byli traktowani jak rzecz, albo jak zwierzę. Natomiast no, przejdę już do narodów od średniowiecza do, powiedzmy, do współczesności, bo ten proces trwa. On nie jest wcale zakończony. Więc proszę was, po to, żeby powstał naród, ujmowany jako taki wielki proces sterowania, to jak mówiliśmy swego czasu, odnośnie wszelkiego rodzaju działań społecznych, musi być cel zasadniczy, czyli ideologia, musi być strategia, musi być sztuka operacyjna i musi być taktyka. No ale nie będziemy tu akurat tym razem się rozgadywali na temat tych
parametrów no, takich jak taktyka czy sztuka operacyjna. Powiem tylko ogólnie, że naród musi mieć cel swego istnienia i metodę jego urzeczywistniania, która ma te trzy poziomy. Taktykę, operację i strategię. To jest w każdym działaniu, a naród jest pewnym działaniem. No więc istotą tutaj narodu jest istnienie świadomości społecznej, narodowej, w której jest ten cel i jest ta metoda. Język jest pożądany, ale nie jest konieczny. Proszę zauważyć, że naród szwajcarski mówi trzema, właściwie czterema. Czterema, tak, bo jest jeszcze retroromański. Tak. Jako ojczysty język i on się zachował od czasów starożytnego Rzymu. To są te, te gminy. Pokrewny łacinie zresztą. No z łaciny się wywodzi wprost. No z języka Redów, który jest pokrewny łacinie. No albo jest dialektem łaciny, to zależy jak to traktować. I teraz proszę was... Ale większość mówi po niemiecku, takim dziwnym niemieckim, bardzo miękkim, jeszcze tak, bardziej miękkim niż Austriacy. Niż Austriacy, tak, tak. Ale to się, aż 73%. Ale w szkołach obowiązkowo pierwszorzędnie trzeba opanować co najmniej dwa z tych języków. Z tych trzech głównych. Już ten retroromański nie jest dla wszystkich obowiązkowy. Jest obowiązkowy natomiast w tych gminach, tam wysoko w górach. Południowo-wschodnia część kraju generalnie. Tak, więc słuchajcie, są inne też definicje narodu. Od razu, żeby zaznaczyć. No, na przykład niektórzy socjologowie określają naród jako związek społeczny posiadający ojczyznę i język ojczysty. No na przykład. No na przykład, jeśli chodzi o naród żydowski, który jest narodem starożytnym, to zawsze, nawet jak był w rozproszeniu, Palestynę traktował jako ojczyznę i hebrajski jako język ojczysty. No i kiedy powstawało państwo żydowskie, to było głosowanie, jaki język ma być językiem Izraela zasadniczym. No, różne były propozycje, ale poważnie liczyły się dwa języki, hebrajski i polski. I niewielką ilością głosów przeszedł hebrajski. Mało brakowało, a polski byłby urzędowym językiem Izraela, to by dopiero była piękna promocja dla języka polskiego. No, ale ponieważ jednak hebrajski był uważany za ojczysty, to chociaż większość ówczesnych Żydów nie znała hebrajskiego, bo mówili jidysz, a jidysz to był dialekt niemieckiego, tylko pismo hebrajskie stosowane. No tak, każdy dialekt. To Marks się podśmiechiwał. A propos, jak władze pruskie zaczęły tam na pewnym etapie faworyzować Żydów i pisać, że no proszę bardzo, oni nawet mówią jako językiem ojczystym, językiem niemieckim, a Marx śmiał się i mówił, i to jakim niemieckim? To jest tak, jakby powiedzmy tam Gwarę Mazurską traktować jako bardzo, bardzo dobry literacki polski język. No więc ze zrozumiałych względów utrzymanie jidysz nie wchodziło w grę, zwłaszcza po doświadczeniach II wojny światowej. Niemiecki to już w ogóle przepadł. No, i też jako dialekt niemieckiego odpadł. No i w tej chwili praktycznie... Byli tacy, co postulowali, żeby angielski urzędowy. No tak, ale to tak. Ale to nie bardzo było popularne, dlatego że przecież
długi czas bojowcy sionistyczni walczyli przeciwko władzom mandatowym brytyjskim i na podstawie wzorów saperskich na obliczenie ilości materiału wybuchowego wysadzili ten hotel słynny, w którym były władze mandatowe brytyjskie, a tych wzorów uczono bojowców Irgunu i Hagany na kursach pod Andrychowem. Nasza dwójka szkoliła ich jeszcze w 1939 roku. Można drzwi otworzyć albo okno, bo jest duszno. Duszno, tak, tak, słusznie. Może ciepło będzie robić. Bardzo proszę. No jak Państwo chcą. Ale w końcu, to myślę, że czas jedno wystarczy, albo jedno otwieramy, albo drugie. I w końcu padli na pomysł, żeby odrolić starożytny język hebrajski. Okno jest tu. To będzie uchylone, tak? Padli na pomysł, żeby odrodzić starożytny hebrajski, znaczy już duża grupa. No w tym głosowaniu właśnie. Ale mówiła już duża grupa, bo starohebrajski. Na początku XX wieku już osadnicy żydowscy, niektórzy przeszli na hebrajski, który był martwym językiem tylko i wyłącznie religii judaistycznej. No, to trochę tak jak łacina. Ale tam były takie, na katoliku. Były takie słowa jak bardzo szczegółowe i dotyczące tak prostych spraw, no to można było to bez problemu. Proszę pana, z językiem hebrajskim to było tak, że nie tylko rabini, jakaś część elity żydowskiej znała, ale w seminariach katolickich również uczono hebrajskiego. 2 lata lektoratu hebrajskiego było obowiązkowe, a chodziło o to, żeby po prostu ksiądz naszej religii, która uznaje i Stary, i Nowy Testament, mógł sam docierać do źródeł. Zgadza się, na Wydziale Teologicznym nadal uczą, jako jedyny. Nadal uczą, no. To jedna dobra tradycja. A Żydzi po prostu przeszli, niektórzy osadnicy z tych alii tam, nie druga czy trzecia, na początku XX wieku, ci co założyli Tel Awiw, ktoś wpadł na pomysł, żeby przestać mówić widysz, albo po rosyjsku, czy po niemiecku i przeszedł na hebrajski. I znaleźli się na i to zresztą było bardzo, powiedziałbym, socjotechnicznie udany pomysł. Dlaczego? Dlatego, że nie uprzywilejowywał żadnej grupy. Jakby wprowadzić angielski na przykład jako ten podstawowy, to już ci, co z Anglii przyjechali, byliby uprzywilejowani. Zauważcie, a propos właśnie języków, że w tym systemie przedsoborowym, katolickim, język łaciński był językiem elity katolickiej we wszystkich krajach. No księża wszyscy musieli biegle mówić po łacinie, bo nie tylko mszę świętą po łacinie odprawiali, ale przede wszystkim brewiarz musieli odmawiać. Dokumenty wszystkie kościelne były po łacinie. A łacina średniowieczna miała to do siebie, że nie była językiem obiegowym w żadnym państwie, w żadnym narodzie i wobec tego wszyscy porówno musieli się tego uczyć. Nikt nie był uprzywilejowany. Mało tego, słuchajcie, to... A jeszcze byli Żydzi sefardyjscy, którzy mówili starohiszpańskim, ladino, Żydzi z Jemenu mówiący... No to wszyscy się musieli... Takim narzeczem arabsko. Wszyscy byli równi, musieli się uczyć hebrajskiego. I ci z Azji Środkowej, którzy... A i mindrelscy mówiący. No ale proszę patrzeć, że Kościół posoborowy nie wziął przykładu z Żydów. Odwrotnie poszedł, w odwrotnym kierunku. W tej chwili na przykład niby tym językiem międzynarodowym ma być angielski. Ale to uprzywilejowuje Brytyjczyków i Jankesów. Co więcej... Którzy wcale z reguły nie są katolikami. To jest jedna sprawa. No w każdym razie w większości nie są katolikami, ale nie o to nawet chodzi. Chodzi o to, że to jest żywy język, który się ciągle zmienia. Ja się uczyłem angielskiego już w czasie wojny.
I ten angielski, którego ja się uczyłem wtedy, to był zupełnie inny niż to, co teraz jest. Bo no, zwłaszcza Amerykanie są bardzo elastyczni i ten język amerykański cały czas się zmienia. Ale oni go tworzą, więc mają od razu przewagę, są uprzywilejowani w sposób naturalny, niejako automatyczny. No więc tutaj tak właśnie ta sprawa wyglądała. No, wracając do sprawy, narodu. Otóż może warto zanotować, że o ile państwo jest związkiem przymusowym, opartym o prawo, no państwo musi mieć wojsko, musi mieć policję, musi mieć sądy, musi mieć więzienia, musi mieć poborców podatkowych. O tyle naród jest związkiem dobrowolnym, opartym o etykę i ideologię. O prawo. O tyle naród. Jest związkiem dobrowolnym, opartym o etykę i ideologię. Decyduje poczucie narodowe, czyli poczucie, osobiste poczucie przynależności do danego narodu, a więc nie pochodzenie, nie przymus żaden. Tylko właśnie etyka, etyka narodowa. Decyduje osobiste poczucie przynależności narodowej. Tak. Tu nawet można nie znać języka, a czuć się członkiem danego narodu. To Miłoszowi się dostało, jak próbował zdobyć litewskie obywatelstwo. Obywatelstwo to jest co innego, a przynależność do narodu to jest co innego. Nie, obywatelstwo to jest przynależność do państwa. No, i chciał przyjąć. Proszę pana, niech pan nie używa dwuznacznych słów. Po to został wprowadzony bardzo precyzyjny język polskiej szkoły socjologicznej, żeby nie mieszać. Bo można się czuć Litwinem jako obywatel państwa litewskiego i to jest przynależność. Nie, jako człowiek, który przynależy do narodu litewskiego, a nie znał ani jednego słowa po litewsku i go zgasili, jego zapędy w celu zdobycia obywatelstwa. Jak chciał to zrobić? Powiedzi może pod warunkiem, jak... Jak się nauczy języka litewskiego. Zdań języka litewskiego, a już się nie chciało tego robić na stałe. No to marny z niego Litwin uznano. No tak. No ale to można powiedzieć, że powiedzmy litewska szkoła socjologiczna jest mniej diagnostyczna niż polska i to się na nim zemściło. Natomiast tutaj pod tym względem to nawet mogę wskazać przykład hitlerowców w czasie wojny. Co innego było status Reichsdeutscha, co innego był status Volksdeutscha. Otóż Reichsdeutsch to był obywatel Rzeszy Niemieckiej. Oczywiście obywatelem Rzeszy Niemieckiej mógł być tylko członek narodu niemieckiego, ale nie każdy członek narodu niemieckiego mógł dostać status Reichsdeutscha. Tym niemniej, no na tych terenach, zwłaszcza okupowanych, nikogo na Volksliste nie wpisywano z urzędu. Musiał wyrazić zgodę na to delikwent. Chociaż były naciski, były nawet brutalne naciski, ale nie było urzędowego wpisywania przymusowego na Volksliste. I na Śląsku, gdzie ja długi czas po wojnie mieszkałem i miałem kolegów Ślązaków, to opowiadali taki wierszyk o podpisywaniu Volkslisty. Jak nie podpiszesz, twoja wina.
zaraz cię wezmą do Oświęcimia. A jak podpiszesz, stary ośle, zaraz cię Hitler na Ostfront pośle. To był taki wybór, no ale był wybór, no, mógł wybierać, czy wolić na Ostfront, czy wolić do Oświęcimia. Ale kazali im pisać i na nagrobkach po niemiecku. Nie mogli pisać po polsku. No nie, to chodzi o to, żeby język urzędowy. I Ślązacy... Na terenach Rzeszy nie wolno było... I tylko gwiazdkę stawiali i krzyżyk przy datach. Ale na terenie Rzeszy w ogóle język polski był zakazany. Tylko w generalnej guberni był dozwolony. A na, przepraszam, na Pomorzu Gdańskim gauleiter Albert Forster to wpisał większość Polaków z Pomorza Gdańskiego jako Niemców, żeby się wykazać przed Hitlerem, że jest jego teren jest prawie czysto niemiecki, żeby masę ludzi do Wehrmachtu złapać. Ale chodziło o to, że jeżeli kogoś przymusowo wpisywał, to było nielegalne z punktu widzenia prawa Rzeszy. Znaczy SS się strasznie kłóciła z Forsterem. Oczywiście. Że ludzi rasowo pod ludzi to... wpisuje na Niemców. No bo oni ciągle ten biologizm mieli, obsesję biologizmu i oczywiście niemiecka szkoła socjologiczna była bez porównania mniej diagnostyczna niż polska, bo takiej siatki pojęciowej nie miała, ale u nich ciągle ten biologizm buzowany, ale kochani, ponieważ od dorobku polskiej szkoły socjologicznej już trzy pokolenia nasze odcięto, poza tym wąskim nurtem szkoleń, które robiła najpierw podziemia, później już no oficjalnie, ale w bardzo małym zakresie nasza Liga Narodowo-Demokratyczna i później kontynuacje, to nikt tego nie zna. I ciągle pokutuje biologistyczne podejście. A kto należy do narodu polskiego, to badają genealogię. Kto do żydowskiego, to genealogię badają. To jest kompletny anachronizm i wręcz zaprzeczenie definicji narodu polskiej szkoły socjologicznej, ale te gusła oczywiście straszą, no bo gdzie rozum śpi, budzą się upiory. A w tym wypadku nie tyle nawet o rozum chodzi, co o wiedzę o polskiej szkole socjologicznej. Z niej wybrano jakieś takie marginalne elementy i na ten temat się mówi, a tam o populacjach takich czy innych marginalnych, które badano, ale te zasadnicze związki społeczne nie. To jest oczywiście z przyczyn ideologicznych, dlatego że jednym z założeń ideologii liberalno-wolnomularskiej jest zacieranie różnic między narodami. To jest wręcz obsesja liberalno-wolnomularska. A jeszcze jedno, może źle usłyszałem, ale pan profesor mówił, że w Watykanie zastanawiają się nad wprowadzeniem języka angielskiego jako urzędowego, czy co? Przecież zawsze językiem urzędowym w Watykanie od 1929 były dwa, włoski i łacina. No to włoski właśnie od 29, ale przedtem była tylko łacina. A co jest po angielsku teraz? No w tej chwili znajomość łaciny wśród duchowieństwa jest bardzo marna. To jest mniej więcej chyba taka, myśmy się w liceum uczyli łacińskiego języka i takie wierszykiśmy mówili. Ego idem cum lapidem, canis na mnie szczeka. Ja canisa lapidem, a canis ucieka. Albo finum habet kobyłkam, piechotare debet. To mniej więcej na tym poziomie jest znajomość łaciny. A kto nie wierzy, nie sprawdza. Płynnie po łacinie mówi ksiądz arcybiskup Wielgus. Cała jego habilitacja była napisana po łacinie. I bronił jej po łacinie, no ale to stare pokolenie jeszcze. Więc proszę was, może proszę sobie zanotować, a jeszcze a propos Volkslisty, co jest bardzo ważne. Były trzy grupy Volkslisty i rząd londyński pozwolił Polakom na terenach wcielonych do Rzeszy podpisywać trzecią grupę Volkslisty, tylko pierwszej i drugiej nie wolno było.
No i w związku z tym po wojnie wśród dekretów Bieruta znalazł się taki artykuł, który penalizował odstępstwo od narodu polskiego. Tak, tak, Bierut narodowcem był w początkowym okresie swojej działalności w tym fragmencie akurat. Przy czym karano podpisanie pierwszej i drugiej grupy folkisty. Tym, co podpisali trzecią, nie robiono problemów. Ale kto o tym dzisiaj wie? Prawie nikt. I dlatego była kampania wyborcza, to tam ktoś wyciągnął z berlińskich archiwów, że dziadek Tuska podpisał folkistę i był w Wehrmachcie. A podpisał folkistę, to już automatycznie do Wehrmachtu brano. Ale nie podano, którą grupę. Jeżeli trzecią grupę, to w ogóle nie ma sprawy. Ale który dziadek? Od strony ojca. A to nieważne. Propagandowo to wszystko jest bez znaczenia. A drugi był Reichsdeutschem i był Sicher Heilsdienst. A skąd pan to wie? Dziadek od strony matki. A skąd pan to wie? Ponieważ były jakieś artykuły na temat rodziny Tusków, zdaje się Włodzimierz. Ale źródeł nie pokazano. Panie historyk, w takich sprawach trzeba do źródeł sięgać, a nie do artykułów prasowych. Albo do takich artykułów, gdzie pokazują źródła. Były jakieś źródła, ale po prostu nie zapamiętałem. Jakie źródła? Dobrze, to przyjmijmy odwrotną metodę. To jeżeli na przykład premier ma duże możliwości, to chcą się obronić, by wykazał to, co pan mówi. Tak? Że na przykład dziadek był w trzeciej grupie, na pewno zaraz by się znaleźli. Pana, przepraszam, czy w dzisiejszym pokoleniu, a dla mnie premier to jest dzisiejsze pokolenie, to jest o jeden mniejszy. Czy oni o tym w ogóle wiedzą? Przecież oni zostali wychowani, całe to pokolenie, w całkowitym oderwaniu od istotnych elementów historii. No dobrze, ale ma na swoich usługach różnych ludzi. Też ignorantów. No ale to nawet... Proszę, niech mi pokaże pan jednego w otoczeniu premiera, który zna w tym wydaniu Polską Szkołę Socjologiczną. Jak pan jednego pokaże, przyznaję rację. Szapoba, Karpatie, Pompadour. Niech pan pokaże jednego, bo ja nie znam. To są ignoranci przede wszystkim. Aż tak? Aż tak, aż tak. Ja te sprawy pamiętam jeszcze z dzieciństwa. Ale już młodsze pokolenie tego nie pamięta. Bo te sprawy przemilczano. Zaraz po wojnie one były żywe, tam zwłaszcza na terenie, no ja na Śląsku mieszkałem. Na Pomorzu też przez rok mieszkałem zresztą i na Pomorzu to było też żywe. W generalnej guberni nie było tego rozróżnienia, bo jakąkolwiek grupę folklisty podpisał, to uważano to za absolutnie karalne i naganne. Więc jeżeli, proszę pana, ludzie są odpowiednio młodzi i szkoleni już w tych późniejszych szkołach od czasów reform bermanowskich i tak dalej, to najprawdopodobniej pojęcia o tym wszystkim nie mają. No zresztą, proszę pana, no, czy ktokolwiek w tej kampanii wyborczej z obrońców Tuska podniósł sprawę trzech grup folkisty i tego, że rząd londyński pozwolił trzecią grupę podpisywać? Ja tego poruszam, ale pan mówi, że w ogóle nie ma ludzi w jego otoczeniu, którzy mogliby poruszyć, ponieważ nie znają tego. No tak wygląda z tego. No chyba, że złośliwie przemilczenie, ale o to już nie posądzam. Już taką spiskową teorię akurat nie jestem zgodny uwierzyć. Więc proszę was, a czym się różniły te grupy folkistyczne? No różnymi uprawnieniami. Mhm. Proszę pana, no dajmy na to. Proszę pana, trzecia grupa folkistyczna nie mogła służyć w pewnych formacjach policyjnych. Do Wehrmachtu, no na Kanonenfutter jak najbardziej się nadawała i oni zresztą masowo dezerterowali.
i na zachodnim froncie, i na wschodnim. Zasilali, to były główne uzupełnienia korpusu generała Andersa. Ci Ślązacy we Włoszech. Ślązacy i Wielkopolanie, i Pomorzacy. To było główne uzupełnienie Andersowców. Na Ostfroncie uciekali z kolei do Ruskich i zasilali armię Berlinga w dużej mierze. Armia Berlinga to było trochę tych Polaków wywiezionych w czasie pierwszej okupacji radzieckiej, a reszta to byli dezerterzy z armii. Zresztą nawet w tym filmie Cztery pancerni pies. On był dezerterem. Stronia. Tak. Jechali czołgiem na froncie wschodnim, to on związał dowódcę i dwóch kolegów. No to już tam jest dorobiona taka. Przerzucił się przez linię. No, zwykle te dezercje się odbywały w prostszy sposób, ale w każdym razie się odbywały na sporą skalę. Nawet jeden, proszę was, wiceministrów spraw wewnętrznych w czasach Moczara wywodził się z tych dezerterów. W tej chwili mi wyleciało nazwisko, ale był taki jeden. No więc proszę was, no na przykład Volksdeutsch, a to już wiem nawet z relacji bezpośredniej, bo jak siedziałem w więzieniu na Mokotowie w 60 roku, to mi tam dodawano na cele na ogół byłych policjantów. Więc był jeden z byłych z informacji, jeden z byłych z milicji, co za przemyt siedział. Jeden się nie przyznawał, ale sądzę, że z UB był. I były żandarm niemiecki też, Volksdeutsch. Piotrkowa Trybunalskiego, ale to on tylko służył Hilfspolizei, czyli ta pomocnicza żandarmeria. I on siedział za to, zarzucano mu, że trzech Żydów zamordował. Był tutaj w Małkini. I proszę was, no pamiętam, jak na przesłuchania chodził i raz przychodzi taki uradowany, mówi, takich świadków mi będą stawiali, to nic mi nie udowodnią, ja mówię, jakich. A no, z Małkini takiego tutaj postawili. Jak mnie zobaczył, to zaczął się trząść i mówi, ja nic nie pamiętam, to Wachowiak. No ale pyta się ten oficer śledczy, ale czy podtrzymuje pan to, co tam przedtem zeznał? A ja nic nie pamiętam. Ja mówię, no to pan musiał być lepszy gagatek, panie Eszner, bo on się Eszner nazywał. Jak on jeszcze teraz, kilkanaście lat i to w takich warunkach, jak pana zobaczył, to się jeszcze trząsł. Ale słuchajcie, niezależnie od tego, chłop sobie mógł zdawać sprawę z tego, że do aparatu władzy ludowej brano wielu hitlerowców, albo się wkręca. Jakie były losy tego Eschnera po wojnie? On tam w Małkini był. Zresztą później innym razem wrócił z przesłuchania i płacze. Ja mówię, co bili pana? Nie, ale wrabiają mnie. Mówi, że ja tych trzech Żydów zastrzeliłem, a ja tylko jednego, a drugiego to kolega. A ten trzeci, no to zastrzeliłem, ale sam prosił, żeby go zastrzelić. Ja mówię, jak go pan pewnie przedtem skatował odpowiednio, to może i prosił. W każdym razie, proszę was, ten Eszner, jak się zbliżał Ostfront, to gestapo mu wyrobiło papiery polskie, przerzuciło w okolice Włocławka i on tam natychmiast zapisał się do PPR-u, był sekretarzem partii, kołchozy zakładał, był super gorliwym komunistą. Spółdzielnie produkcyjne się tak nazywało. No tak, tak, spółdzielnie produkcyjne, tak, ja już mówię w języku oryginału, język prototypów. No i proszę was, nie wykryliby go na pewno, tylko miał, jak ja to nazywam, nieetatową żonę.
No i ta nieetatowa żona chciała się uetatowić. A on, no, to był taki szeregowy żandar, więc mu już tam całej genealogii już mu nie dorobili. No, jakby chciał brać ślub, to by musiał metrykę, to by sprawa się rypła. No to, że nie tatowa żona go tak długo nudziła, aż on jej się przyznał, kim jest. No to ona się wściekła i doniosła. Pewnie teraz figuruje na listach TV. No bo do bezpieki doniosła, proszę bardzo, zgodnie z ustawą o lustracji, tak jest, to odpada. No i wtedy go zamknęli. Ten, panie profesorze, ten przypadek potwierdza, że to była praktyka stosowana przez Niemców, ponieważ ten słynny akowiec i po wojnie wino, po II wojnie światowej winowiec, generał Antoni Heda-Szary, co zmarł 3 lata temu, czy 4, który działał w podziemiu także po II wojnie światowej, między innymi odbił akowców więzionych w Starachowicach, to on prowadził profesjonalne badania. W Starachowicach, czy nawet w Kielcach? Znaczy, i chyba i tu, i tam. No, może w Starachowicach o mało nogi nie stracił. Natomiast i więzień stalinowski i tak dalej. Natomiast on właśnie działając w podziemiu po II wojnie światowej, jako chyba jedyny z tak zwanych żołnierzy wyklętych, prowadził profesjonalne badania na temat nasycenia przez niemiecką agenturę szeregów PPR-u. Jego to bardzo nurtowało. Bo oni szli prosto do PPR-u, żeby nie rozrabniali się do Niemiec. I na tej podstawie sporządzał jakieś notatki czy coś takiego. I już nie tylko polskojęzyczna grupa Gestapo przejęta przez NKWD i gdański PPR i PZPR. No tak, słynna, tak. I właśnie tutaj są te powiązania matki Donalda Tuska i tak dalej. No to nie wiadomo, to znaczy to się imputuje, ale nikt tego porządnie nie udowodnił. I ci ludzie w ogóle nie zostali wysiedleni do Niemiec. Tak, więc tutaj słuchajcie, ale oprócz tego też sprawa, chodzi mi tylko o to, że nawet w tych warunkach w zasadzie musiał być jakiś element dobrowolności, chociaż o tyle naciągano, że jak ojciec podpisał Volksliste, to już dzieci były automatycznie wciągane. Już nie szli do Oświęcimia, tylko na Ostfront. Więc proszę was, to jest sprawa dobrowolności. Teraz, aby powstał naród, musi powstać jego pojęcie, idea. I przyjąć się w odpowiednio licznej i wpływowej części społeczeństwa, tak zwanej warstwie czy klasie panującej. Warstwie przyjąć się w odpowiednio licznej i wpływowej części społeczeństwa. W przypadku Polaków to będzie rycerstwo. Świadomość rycerstwo wspólnoty społecznej. Licznej i wpływowej elicie, czyli części społeczeństwa, nazwijmy to. Więc jeżeli chodzi o Polskę, to ta idea wykształciła się w średniowieczu, u nas to dosyć wcześnie. Koneczny zwraca uwagę, że w Europie, wśród narodów europejskich, w polskim narodzie najwcześniej. I doprowadziła do zjednoczenia po rozbiciu dzielnicowym, które trwało no, 200 lat. I to ta świadomość pojawiła się przede wszystkim wśród rycerstwa i możnowładztwa, czyli późniejszej szlachty. To znaczy, zaraz będziemy o tym mówili, dlatego że w historii te sprawy socjologiczne nie są dostatecznie diagnostycznie przedstawione i zaraz postaram się to pokazać. Otóż w średniowieczu był problem,
która warstwa, a mówiąc w staropolskim języku, który stan będzie tym stanem, no, którego świadomość będzie świadomością narodową przyszłego narodu polskiego. Bo przedtem to były szczepy, bo tam było państwo. Państwo się rozpadło na dzielnice i w pewnym momencie zaczęło się formować jednolita świadomość. I ona się formowała w dwóch płaszczyznach. W płaszczyźnie etnograficznej, czyli narodowościowej jeszcze, nie narodowej, i w płaszczyźnie stanowej, marksiści by powiedzieli klasowej. I to jest walka o prymat między mieszczaństwem i rycerstwem. To jest właśnie to, o czym pan wspomina. A to jeszcze nie było całkiem zdeterminowane, czy rycerstwo będzie tą klasą panującą, czy mieszczaństwo. To była groźba germanizacji po prostu, bo w Małopolsce, zwłaszcza w Krakowie... To były dwa elementy, proszę pana, i nie należy tego mieszać, bo to szło dwukierunkowo. To się później zlało, ale to później. I tutaj, no, dlaczego mieszczaństwo było niemieckie? Dlatego, że po najazdach mongolskich, błędnie nazywanych tatarskimi, po prostu zasiedlano miasta ludnością z Niemiec. To jest okres, kiedy jeszcze u Niemców świadomości narodowej nie było. Najlepszy dowód, kiedy powstała niemiecka świadomość narodowa w XIX wieku. Polska się zjednoczyła w XIV, a Niemcy w XIX. O tyleśmy wyprzedzali w sensie świadomości narodowej. Francja się jednoczyła, no powiedzmy, o przełomie XVII i XVIII. Znaczy to jest przypadek, że na przykład Polacy mówili, że trąd to niemiecka choroba i właśnie Niemcy zasiedlili miasta i sprowadzili na masową skalę tą chorobę do Polski. Nie, no proszę pana, no w ogóle choroby epidemiczne się rozpowszechniały wśród ludności miejskiej łatwiej niż u wiejskiej. To jest niemiecka choroba. Jak była epidemia dżumy w Europie, to szczury przywiozły na okrętach, to dżuma też w miastach bardziej się rozpowszechniała niż na wsi. I chodzi o to, że po prostu ta ludność niemiecka osadzona na prawie magdeburskim, mówiąca po niemiecku, nie mająca jeszcze świadomości narodowej, a więc ci Niemcy byli poddanymi władców polskich, książąt, czy później, tak, no później jak już powstawało jednolite państwo polskie ze świadomością narodową polską rycerstwa, to zaczęły się starcia, ale te starcia miały z jednej strony podłoże etniczne, no właśnie to, o którym pan mówi, między żywiołem niemieckim a polskim. I nie chcieli łokietka, tylko najpierw Henryka IV Probusa z tych piastów śląskich, którzy już byli częściowo zgermanizowani, zniemczeni, a potem... Ale zniemczeni w sensie narodowościowym, a nie narodowym. I to trzeba rozróżniać. A potem chcieli królów czeskich, znaczy byli zadowoleni jak polską, małopolską, Wacław II. Przelała się czara, jak Władysław Łokietek zjednoczył państwo. A potem już chcieli Zygmunta i rozpoczął walki z Krzyżakami. I już Niemca. A Krzyżacy to był zakon głównie niemiecki. Język urzędowy tam był niemiecki w państwie krzyżackim. I nagle... Ale to trochę inna sprawa z Krzyżakami, ponieważ Brandenburczycy napadli na Gdańsk, gdzie już było... Ale ja nie wnikam, proszę pana, w strategię. A Polacy poprosili Krzyżaków o pomoc, nie miesza, myśląc, że to jest uczciwy niech zakon, pan nie miesza spraw rozgrywek na szczeblu taktyczno-operacyjnym, a nawet strategicznym, ze sprawami świadomości narodowej. A Krzyżacy zrobili swoje. Bo pan już wnika w szczegóły, które nie mają związku z tym. A mnie chodzi o ten główny wątek narodowościowy. Chodzi mi o to, że jak Władysław Łokietek poszedł walczyć
z krzyżakami, mniejsza o powody, bo nie będziemy tu robić wykładu pełnego historii, to mieszczanie gdańscy poczuli większą łączność z krzyżakami niż z Łokietkiem i był słynny bunt mieszczan gdańskich. Krakowskich, przepraszam, z Muskatą na czele. No i jak Władysław Łokietek wrócił, to go tam końmi po mieście włóczyli. Bardzo krwawo ten bunt został stłumiony. I objął ten bunt też sam. Tym niemniej, oprócz tego, była kwestia walki o dominację, czy rycerstwo będzie dominować, czy mieszczaństwo, czyli burżuazja, mówiąc w języku postpererowskim. Po stłumieniu buntu, po roku walk, ludzie Łokietek kazał wyłapywać podejrzanych. W taki sposób, powiedz poprawnie po polsku, koniczyna, koło, pole, miele, młyn. Kto nie potrafi poprawnie powiedzieć tych słów, ten Niemiec wyprowadzić za mury i powiesić. No, to już były techniczne, to były już taktyczne problemy, proszę pana. Natomiast był tutaj też problem społeczny. Oprócz tego narodowościowego, oczywiście już w tym czasie się zaczyna formować wśród rycerstwa świadomość narodowa. To była baza społeczna dla zjednoczenia tych dzielnic w jedno państwo, ale dlaczego jeszcze był wątek stanowy? Przecież mieszczaństwo było bogatsze od rycerstwa, było mocniejsze, miało kontakty międzynarodowe, ale jednak w końcu dzięki temu, że ten wątek narodowy i stanowy w wypadku rycerstwa się wspomagał, to rycerstwo okazało się dominujące. I mieli byli lojalni wobec Łokietka i popierali jego politykę zjednoczenia państwa. I... No, a mieszczaństwu to było wtedy raczej obojętne. No, oni chcieli, żeby właśnie, mówiłem, żeby... No, akurat tutaj różnie chcieli. Pod koniec, generalnie było, Luksemburski, Kruczewski, no jak pan sam widzi, było obojętne, kto będzie panował. Chcieli bronić swoich interesów. Ale ważne, żeby był związany z Niemcami. No, nie tylko. Przemyślili byli jako królowie czescy, lennikami Rzeszy Niemieckiej. No, to jest ten element narodowościowy. Ale działał tu też element stanowy. Odrębne interesy miało mieszczaństwo. Nawet nie niemieckie i odrębne interesy miało rycerstwo. I ostatecznie ten konflikt rycerstwo rozstrzygnęło na swoją korzyść, no choćby dlatego, że ludność miejska to było kilkanaście procent populacji, no może do 20% w porywach, jak zliczyć wszystkie miasta i miasteczka, a ludność wiejska to było 80%. I dominującą rolę na wsi odgrywało duchowieństwo i rycerstwo. I tutaj skąd się wziął ten podział ludności wiejskiej na rycerstwo i chłopów? Rycerstwo po prostu to byli ludzie, którzy chcieli odbywać służbę wojskową. Chcieli się bić, byli uzbrojeni, chcieli się narażać i dawali ochronę innym. A inni, większość się nie chciała bić. To jest oczywista sprawa. No tak, ale jak rycerz szedł wojować, to wtedy nie miałby kto obrabiać jego roli. Wobec tego pańszczyzna to była początkowo zastępcza służba wojskowa. Ja się śmiałem, jak prowadziłem te wykłady w czasach, kiedy studenci walczyli o zniesienie obowiązkowej służby wojskowej. Ja mówię, kochani, chłop pańszczyźniany to miał od urodzenia, nie musiał się o to bić. Miał w ramach społecznego podziału pracy.
nie chciał służyć wojsku, to miał pańszczyznę. Zresztą przez pewien okres była taka sytuacja, że jak ktoś nie chciał iść do wojska, to mógł odbywać taką zastępczą służbę. Gdzieś tam w szpitalach, tak, nocniki podawać, jakieś takie tam inne czynności. Czyli to był dawny chłop pańszczyźnia. To była tradycja, oczywiście. A kiedy się zaczęła ta pańszczyzna taka brutalna, która była faktem? Ano to późno, późno, już w czasach właściwie nowożytnych. Wtedy, kiedy na te feudalne struktury zaczął wchodzić rynek. I pomieszanie rynku z feudalizmem doprowadziło już do zwyrodnień kompletnych. Ale do końca u nas, przynajmniej w Polsce, to pod względem materialnym tym chłopom się powodziło całkiem dobrze, a najlepszym dowodem jest fakt, że w XVII wieku była uchwała sejmowa zabraniająca żonom i córkom chłopów w miejscach publicznych pokazywać się ze zbyt drogimi klejnotami. Wolno im było to mieć, nikt im tego nie mógł zabrać, bo chłop jak odrobił pańszczyznę, to później na tej ziemi, którą dziedzica dzierżawił, mógł gospodarować, mógł sprzedawać, zarabiać, więc mógł mieć klejnoty nawet bardzo drogie, widocznie często miał. Tylko nie wolno było w miejscach publicznych w tym chodzić. Ja to już dam tutaj swój komentarz. Prawdopodobnie te żony i córki tych biedniejszych szlachciców, których nie stać było na kupowanie swoim paniom takich drogich rzeczy, no to podbechtały tych mężów, co poszły na sejmiki, poszli później na sejmy i taką uchwałę podjęli. Więc to jest dowód rzeczowy, że ci chłopi całkiem byli zamożni. Przepraszam, a prawo pierwszej nocy, to u nas to obowiązywało, czy to jest jakaś angielski? To nie, to oczywiście, że u nas nie obowiązywało. W krajach katolickich taka rzecz była niedopuszczalna absolutnie. I to jest taka, no, znaczy, bójda specjalnie... Nie, no były kraje, gdzie to było. Były w turańskich krajach, w cywilizacji turańskiej takie rzeczy mogły być. Ale w Polsce, ja nie twierdzę, że w praktyce się takie rzeczy nie zdarzały. Znaczy jako patologia, ale nie było. Ale prawa nie było, absolutnie. Może w niektórych krajach niemieckich tak było. Ale to często przeciwnicy, którzy chcą ośmieszyć średniowiecze, właśnie wyłupują prawo pierwszej nocy. I to tak. Ale to miał miejsce w epoce nowożytnej chyba nawet do XIX wieku. Czyli inaczej, w takim starym średniowieczu nie miało miejsca w Polsce. Nie. Jeżeli mówimy o stanie prawnym, to nie miało miejsca. A jak chodzi o stan faktyczny, to... To jest inna sprawa. Jako patologia to mogło się zdarzać oczywiście, ale nie było takiego prawa, absolutnie. No, słuchajcie, a propos, udało mi się zdobyć słynne Liber Hamorum Nekandy Trepki. To jest kopalnia wiedzy o Polsce XVII wieku. Bo to był on zbierał dane na temat lewych nobilitacji indygenatów. Jak ktoś nie miał prawa, podawał się za szlachcica, ale to dwa takie grube tomiska tego. To taka frustracja, można powiedzieć, XVII-wieczna. Od strony pochodzenia, ale nie etnicznego, tylko szlacheckiego. No więc proszę was, a to strasznie dużo było tych takich lewych szlachciców. Niektóre nawet arystokratyczne nazwiska, ale to już nie będę wymieniał, to byłby grzech. Więc proszę was, sytuacja jest
sytuacja była taka, że właśnie w okresie panowania Władysława Łokietka wykształciła się ta polska idea narodowa, która obejmowała swoją świadomością najpierw tylko rycerstwo. Rycerstwo, które przekształciło się później w szlachtę. I w Polsce procentowa zawartość szlachty w całej populacji była największa chyba w świecie. Bo to było ponad 9%, no można zaokrąglić około 10% przyjąć, tak. Wyszła teraz, no lata temu GUS wydał taką książkę Historia Polski w liczbach i tam te dane są. Warto to kupić, ale chyba tylko można dostać w tym kiosku w GUS-ie na dole. Ale warto się tam wybrać i to sobie kupić. No i proszę was, na czym polegała istota polskiej idei narodowej i tego, co nazywało się misja dziejowa. Ona się wykrystalizowała w starciu z Krzyżakami przede wszystkim. Państwo krzyżackie było też państwem katolickim, zakon Najświętszej Marii Panny przecież. Jeden z tych głównych zakonów krzyżowych, templariusze, joannici, do dziś istniejący jako zakon kawalerów maltańskich o uprawnieniach podmiotu prawa międzynarodowego i krzyżacy. Różnica między państwem polskim, czy polską świadomością narodową, a państwem krzyżackim była taka, że Polska już wtedy się krystalizuje jako państwo należące do cywilizacji łacińskiej, a krzyżacy byli typowym państwem bizantyjskim, to znaczy prawo ważniejsze od etyki, normy przymusowe ważniejsze od norm powiedzmy dobrowolnie przestrzegać. Prusów pochylili, zmusili do, żeby się szybko zniemczyli, do zmuszali ludzi. Jeszcze podobnie władcy marchi niemieckich na terenach, co mieszkają przez Słowian połabskich, zmuszali ludzi, żeby człowiek mógł załatwić jakąkolwiek sprawę w urzędzie, tylko i wyłącznie, jak mówił, po niemiecku. No tak, bo oni uważali, że to jest ten język wyższej kultury, i uważali, że to no Niemcy kulturtragerzy, że podwyższają poziom kulturalny tych odwitych narodów. No i proszę was, starcie tych dwóch z punktu widzenia cywilizacyjnego koncepcji chrześcijaństwa nastąpiło na Soborze w Konstancji. Wkrótce po powiedzmy wiktorii grunwaldzkiej. I tutaj jest bardzo, bardzo ciekawe, proszę was, starcie polskich, przedstawicieli Polski, przede wszystkim rektora Wszechnicy Jagiellońskiej Pawła Włodkowica z Falkensteinem, Niemcem, ale też profesora z naszej Wszechnicy Jagiellońskiej. Tych krzyżacy nie mieli tam żadnego uniwersytetu, ale on reprezentował stanowisko krzyżackie. I stanowisko krzyżackie, typowo bizantyjskie, polegało na tym, że pogan jak trzeba, to należy nawracać mieczem, czyli siłą. I to jest dla ich dobra. Natomiast stanowisko polskie, reprezentowane przez Pawła Włodkowica z Brudzewa, było takie, że nie wolno siłą nawracać. Nawrócenie musi być dobrowolne. Czyli tutaj już łacińskie podejście polegające na tym, że etyka, a więc dobrowolność jest ponad prawem, starło się z podejściem bizantyjskim. Poza tym jeszcze w grę wchodzi... I Sobór przyznał rację
polskiemu podejściu. Poza tym w grę jeszcze chodzi o praktyka, to znaczy sprawa Wielkiego Księstwa Litewskiego i narodu litewskiego, który został ochrzczony w zasadzie bez rozlewu krwi. No więc tutaj słuchajcie, tu dochodzimy do... Sprawy polityczne, tak jest. Tu dochodzimy naturalnie do bardzo istotnych spraw. Otóż Uniwersytet Jagielloński stał się kuźnią polskiej myśli narodowo-państwowej. I koncepcje właśnie ekspansji bez użycia miecza, czyli wyłącznie, jakbyśmy powiedzieli, przy pomocy informacji, bez egzekutywy energetycznej, to była polska metoda właśnie. I myśmy odnieśli sukces, dlatego że Unia Polsko-Litewska była dobrowolna. No, o podbijaniu Litwy to myśmy nawet nie marzyli. Litwini nam siedzenie dawali, przecież ekspansja litewska była bardzo energiczna. Wyprawy dochodziły aż na Święty Krzyż, tam na Kielecczyźnie. Brali brańców. Skąd się wzięło tylu... Już dla nich wokół Wilna. Skąd się... Tak jest. W tej chwili Litwini opowiadają Androny, że tam Polacy w okresie Rzeczypospolitej przymusowo polszczyli. Nic podobnego. Po prostu to są brańcy polscy, brani przez Litwinów w dawnych czasach jeszcze, jak wojowaliśmy ze sobą i osadzani wokół Wilna, no bo pewnie, że nie osadzano daleko. Tak samo po Wiktorii Wiedeńskiej, proszę Państwa, to Jan III Sobieski tych jeńców tureckich osadzał, tu jest Kościół Świętej Katarzyny. Tutaj jeszcze, słuchajcie, potomkowie tych ludzi żyli do niedawna, może jeszcze tam żyją. Powsin, Zawady, Kępa Zaborowska, tak Chabdzin za Konstancinem, tak Potereny pod Piaseczną. Tak jest. I chyba nawet aż pod górę Kalwarię, te dobra Sobieskie. I tu Augustówka, te strony pod Siekierki. No i Litwini robili to samo i tam właśnie osadzali tych. Tylko tu tych byli chrzczeni na religię katolicką, rzymskokatolicką, a tamci nie byli zmuszani do przyjmowania pogańskiej religii Litwinów, tylko władcy litewscy chcieli mieć, bo zauważyli, że ci chłopi uprawiają metodą trójpolową, lepszą niż tą, którą znali Litwini. Bardziej wydajną. I osiedlali ich dlatego wokół Trog i Wilna. Więc dlatego to się potem zaczęło. A później język polski już po Unii stał się językiem elita litewska. Elity litewskie, oczywiście. Najpierw jak Litwa się zajęła ziemię ruskie, aż Białoruś, Ukrainę i zachodnią część Rosji. Nad Morze Czarne. Litwa tak, była od morza do morza. To ciążyła w kierunku prawosławia i języka co najmniej białoruskiego. Znaczy elita Wielkiego Księstwa Litewskiego mówiła po białorusku. Już przeszła na co koniec. Białorusini teraz przypominają. I nawet białoruski był w Wielkim Księstwie Litewskim do 1699 roku pisem kancelarii, bo litewski nie był jeszcze w ogóle pisany. No litewski to była gwara chłopów na żmudzie. I ten. A potem przeszli pod koniec XVII wieku na polski normalnie. Natomiast od Unii najpierw arystokracja, potem górna część szlachty i coraz niżej przechodziła na język polski. To się zlało z tą społecznością wileńszczyzny. Ale ponieważ i tak mówili po białorusku, a to są języki bardzo podobne, zwłaszcza ten staropolski i dawniejszy białoruski. Ale nie tylko szlachta białoruska, czy ruska, czy tatarska, czy osiedlona, która przeszła na katolicyzm i ukraińska też przeszła do XVII wieku na język polski. Skąd się wzięli Sanduszkowie, Zapiechowie? To są Ukraińcy lub Białorusini z pochodzenia. Znaczy, jeśli chodzi o książęce rody, to na Litwie pochodzili od Gedymina, a na Rusi od Ruryka, Rurykowicze. Więc... To towarzystwo wszystko się spolszczyło i się zaczęło w XVII wieku. Ale nikt ich przymusowo nie polszczył. Nie, no sami chcieli. Sami chcieli. No i bo przechodziło na... I stąd powstała odmiana Polaka Turańca, bo przecież te państewka królewiąt kresowych to były typowo turańskie. Będziemy o tym później jeszcze mówić.
czy cywilizacji turańskiej. Na razie tylko takie robię wtręty. W każdym razie polska koncepcja była taka, żeby Polska była przedłużem chrześcijaństwa, ale przede wszystkim informacyjnym. Ekspansja chrześcijaństwa czysto informacyjna. To była nasza specjalność narodowa. No, później, ponieważ od południa podchodziło Imperium Osmańskie, no to trzeba było też wojować energetycznie, bo tamci nie chcieli informacyjne przyjmować i napadali, oni chcieli też nawracać, ale imperializm ten osmański był imperializmem energetycznym, znaczy metody przymusowe stosowali. A to nie tylko Osmanie, ale i Krzyżacy nasi też. Nasi? No nasi sąsiedzi. Ale znani nam dobrze. Z chwilą sztu Litwy, w ogóle obecność Krzyżaków w Prusach Wschodnich i na Pomorzu Gdańskim, na Łotwie i Estonii, bo tam się ten drugi zakon się zjednoczył z Krzyżakami. Tak, tak, kawalerów mieczowych. Przodkowie Waltendojczów, tylko te ludy miejscowe, Łotysze i Estończycy, nie zostali zniemczeni, tylko miasta i szlachta. To w ogóle stracili rację bytu, bo powinni oni zlikwidować państwo i założyć gdzie indziej, na obszarach, gdzie w pobliżu jacyś poganie. Nie, oni się podporządkowali dobrowolnie Polsce. Ale jak przegrali wojnę 13-letnią, dopiero wtedy. Nie, ja mówię o tych kawalerach mieczowych. To natomiast to z Krzyżakami, tutaj bardzo ciekawa analizę taktyki Władysława Jagieły po Grunwaldzie przeprowadził profesor Mazur. Otóż on uważał, że fakt niewykorzystania takiego wielkiego zwycięstwa przez Jagiełę, no, mógł iść na Malbork i zająć tam. Prawie załogi nie było. A on bardzo powoli szedł. No, dopuścił do tego, że się zorganizowała skuteczna obrona Malborka. Zresztą to oblężenie też było prowadzone, tak można powiedzieć, jakoś niby nieudolnie, mimo że Jagiełło był świetnym wodzem. Otóż profesor Mazur wysunął hipotezę, że po prostu pozycja Jagiełły tutaj w Polsce i wobec Litwy wyrosła i zależała od zagrożenia krzyżackiego. Do jego pozycji zagrożenie krzyżackie było potrzebne. Obawiał się, że jak ono zniknie, jak zlikwiduje, to się państwo po pierwsze rozleci i on wtedy nie będzie tym głównym władcą. Zresztą była cały czas rywalizacja między Jądajło a Witoldasem. Każdy z nich uważał, że jest ważniejszy. Pamiętam, jak rozmawiałem z naukowcem litewskim z Wilna, to on mówił, no, inaczej niż teraz oficjalna nauka historii litewska, ale moim zdaniem on sprytnie mówił, że Jągajło przyłączył Polskę do Litwy. I moim zdaniem właściwa polityka historyczna Litwinów powinna tą wersję przyjąć z ich punktu widzenia. Ja tak zacząłem się podśmiechiwać, a on mówi, proszę zobaczyć na mapie, które państwo większe. No weźcie historyczną mapę. Litwa była od morza do morza i sięgała aż pod Moskwę, Wielkie Księstwo. A korona to tutaj, prawda... Kamieniec Podolski należał do korony, ale to taki języczek tylko tam. To maleństwo. Więc Jągajło, jak on mówi, przyłączył Polskę do... No ale mógł zlikwidować. No i na czele stanął litewski książę, a nie polski. Ale niektórzy mówią... W poetyce turańskiej to jest najważniejsze, kto siedzi na wierzchu. Ale niektórzy naukowcy się obawiali, że on po prostu jako Litwin myślał, że zlikwidacja państwa krzyżackiego
łączenie Pomorza Gdańskiego i całych Prus Wschodnich, włącznie z rejonem Kaliningradu obecnego, czyli Królewca, do Polski, to by strasznie wzmocniła Polskę kosztem Litwy. Ale zapomniał o jednym, że przecież jakby zlikwidował państwo krzyżackie, to mógłby Łotwę i Estonię włączyć do Litwy. Ale, ale pan uzupełnia rozumowanie Mazura, jak najbardziej. Czyli by nie było żadnego problemu wtedy. On dbał się o swoją pozycję i o pozycję Litwy. W przypadku koronie prawdopodobnie bardziej by zorganizowane. No może, może. Ale to zawsze połączenie z Wisłą. Dosłownie. Były bardziej atrakcyjne. A tam żmuć dla Litwy to po prostu trochę więcej hektarów. Żmuć tak, ale jeszcze Łotwa i Estonia też była bardziej zurbanizowana. No więc tak, tak czy owak Jągajło oszczędził celowo tych krzyżaków, bo byli potrzebni. A druga okazja była w 1525 roku, jak oni przeszli. Ale na... to już Jągajło nie żył. Ale jego potomek. Tak. Jego potomek, tak. I można było po prostu... No więc słuchajcie, ta Wszechnica Jagiellońska, której właśnie rektorem był Paweł Łotkowicz z Brudzewa, to była naukowa kuźnia polskiej myśli narodowej ówczesnej. A nawet i imperialnej, można by to tak nazwać. I tam właśnie wytworzyła się koncepcja rozszerzania państwa, rozszerzania wpływów, rozszerzania wiary, bo Polska miała być przedmurzem chrześcijaństwa, bez użycia miecza, tylko siłą, no, w języku cybernetyki, siłą informacji. Bardzo nowoczesna historia wyprzedza to epokę rewolucji informacyjnej. Ale słyszałem, że właśnie teraz w 1386 roku, czy po tym roku, litewskie bojarstwo, które było pogańskie, nawróciło się w zasadzie dobrowolnie, ale wobec chłopów ze Żmudzi zwłaszcza, to i Litwy, to Jagiełło stosował jednak pewnego rodzaju politykę przymusu. Znaczy jego ludzie palili świątynie pogańskie. No to można powiedzieć, że to był okres błędów i wypaczeń. Zdecydowany. Ale to tam gdzieś, to gdzieś tam na tamtych terenach, które jeszcze nie całkiem dobrze były zlatynizowane. Dobry. Mam takie pytanie. Jakie pytanie? Czy wie ktoś z państwa, gdzie można klucz zdobyć do salki na dole? Której salki? Proszę? Jakiej sali? Na prosto, czyli... Hosanna, tak? Nie, nie, na samym dole. Kafarnaum, tak? Chyba tak. W zakrystii. W zakrystii. Dobrze. No więc, proszę państwa, teraz... To jest bardzo ciekawa rzecz, że jak długo była epoka narodów tych rycerskich czy szlacheckich tylko, i świadomość narodowa jeszcze się nie rozpowszechniła wśród pozostałych stanów, alias klas społecznych po marksistowsku, rozumując, to Polska była potęgą, bo miała największy w świecie procent szlachty, 10% populacji. W innych to było w granicach procentu, no może ponad 1%. A szczególnie Mazowsze było takim obszarem, gdzie był szlachcic. I Podlasie też. No tak, u nas i tylko u nas istniało coś takiego jak szlachta zaściankowa, prawda, która miała gospodarstwa na tyle małe, że ich nie objęła reforma rolna i tych szlachciców pozostawiono w spokoju. Poza tym była szlachta bezrolna, tak zwana gołota szlachecka. Gołota szlachecka zasilała kadry państwowe, albo służyła w wojsku, albo w kancelariach. No, aparat państwowy na nich się opierał w dużej mierze. I była ciekawa sprawa, że po rozbiorach, a właściwie nawet jeszcze po Kongresie Wiedeńskim, gdzie car miłościwy, król polski w jednej osobie, miał bardzo dużą ilość ludności dawnego państwa polskiego, to się okazało, że
70% szlachty w skali całego imperium to była szlachta polska. No i tam w Petersburgu się za głowę chwycili, że coś z tym trzeba zrobić. No i robili co mogli, żeby ograniczyć tę liczbę tych polskich szlachciców. No ograniczali przede wszystkim metodami bizantyjskimi, to znaczy tak, w Polsce przedrozbiorowej nie było urzędu heroldii, tylko wystarczyło, że dwóch szlachciców poświadczyło, że ktoś jest szlachcicem i to wystarczyło. Nie powstał urząd państwowy heraldyczny. Jakie były tego skutki, to właśnie ta książka Liber Hamorum, Decande Terribili, takie dwa grube to miska. No i proszę was... Za pieniądze nie jeden został. Ach, no najrozmaitsze były metody. Niektórzy po prostu się podawali za szlachciców, koniec. Więc tutaj wprowadzono oczywiście w monarchiach europejskich, a konkretnie w Rosji, w Austrii i w monarchii pruskiej były państwowe urzędy heroldii. Jak to funkcjonowało, to ja tu mam ciekawostkę. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale to jest bardzo ciekawa rzecz, to specjalnie przyniosłem. Ile kosztowały wpisy do tych ksiąg. Otóż jak szlachcicowi się rodziło dziecko już w tych państwach zaborczych, to muszą iść do urzędu heraldycznego i wpisać i wnieść odpowiednią opłatę. Tak samo jak ktoś dostawał tytuł arystokratyczny, to musiał wnieść odpowiednią opłatę, nie łapówkę, tylko do kasy państwowej oficjalnie. I tu ktoś mi wyciągnął bardzo ciekawą wysokości tych opłat. Więc na przykład patent cesarski z 27 stycznia 1840 roku ustalił opłaty za szlachectwa i tytuły arystokratyczne we florenach. Przy czym floren to było 3,5 grama czystego złota. No wtedy pieniądze były oparte nie na wpisach prawda, elektronicznych w komputerach banku, tylko na realu, oczywiście. No więc proszę bardzo, tytuł książęcy, ta taksa była 12 600 florenów. Drogo. Co myślicie? Nie, no tak. To książęcy tytuł. To ile to książę pan. Hrabia. 3 gramy, 1 florent. 1000 złotych, nie? No. Razy 12. No. Hrabia. 6000 florenów. Baron. 3000 florenów. Szlachectwo miało dwa stopnie. Ten wyższy to był Ritter. Ritter von. A najlepiej Ritter von und zu. A przepraszam, a w ramach tego. A niższy to był Adel. Dostał tytuł, to ten tytuł do czegoś, czyli tyle co widowego, coś. Ależ oczywiście to badania ziemskie, uprawnienia i określone obowiązki też. Więc później szlachectwo, ten Ritter to 1500 florenów, a Adel to był ten niższy to 1000 florenów. No. A jak kogoś nie było stać, to sorry. To jest zresztą na podstawie książki Sławomira Górzyńskiego Nobilitacje w Galicji 1772-1918. Wydane w Warszawie w 1998 roku. No ale słuchajcie, inflacja wszystko zjada. I tu mam wypisane, proszę was, jak te patenty wyglądały w 1914 roku, przed wybuchem wojny. Tu już jest w koronach. Austro-Węgry, tak? Tak, tak, Austro-Węgry. To Chcili dodawali trochę do złota. Nie, no to jeszcze do pierwszej wojny była wymienialność i
i krążyły te nominały, powiedzmy 20 koron, to była złota moneta. W Rosji najwięcej było zresztą, już 5 rublówki były złote, tak zwane świnki. No więc słuchajcie, w 14 roku patent książęcy, książę, 25 200 koron. Hrabia, 12 600 koron. Baron, 6 300 koron. Ritter, 3180 koron i 75 szylingów. Tak dokładnie. Czyli 100% poszło przez 100 lat. A Adel, 2100 koron. No i słuchajcie, ale była wojna. Tu dopiero się zaczęła inflacja. Patent w 1918 roku. Książę, 3240 koron. Patrzcie, jeszcze przed wojną było 25 200, a tu już 3240. A skąd to się wzięło? Hrabia, 1520 koron. Baron, 1060 koron. Ritter, 850 koron. Adel, 600 koron. Monarchie padły po pierwszej wojnie światowej. A Austro-Węgry się rozpadły. No tak, nie, to jest jeszcze przed rozpadem. Demokracje doszły do władzy po pierwszej wojnie światowej. A no to już wtedy w ogóle urzędy heraldyczne zlikwidowano. To już jest na zasadzie... Nie, ale to jest przed upadkiem jeszcze. No. W 1918 roku, przed końcem wojny, jak jeszcze Austro-Węgry działały. Ale to już taka inflacja była. A potem jak... Równowartość silnika, tak? Słucham? Korona to była równowartość szylinga, czy to jakoś... Nie. Jedna korona była warta 50 szylingów, wartość nabywcza. A na stosunku do złota? A to już nie wiem, ile ta korona w 1918 zawierała. To znaczy, to jest jeszcze... No, pamiętajmy, że CK Austria, monarchia istnieje do jesieni 18 roku, więc to są taksy pewnie z początku roku. Ale kto był cwańsz przeczuwał, że to jest tylko pamiątka. Tytuł honorowy dodawany do szlachectwa Edler w 18 roku już kosztował tylko 210 koron. Słuchajcie. Ale tu jeszcze ciekawostkę. Do końca istnienia monarchii nadawano te tytuły. No, w monarchiach do dziś się nadaje, no, pani Lady Ashton, nasza unijna ministrina spraw zagranicznych, co teraz jeździ do Kijowa, no to dostała przecież tytuł Lady od królowej angielskiej. No i proszę was, tutaj nadawano do końca, do 18 roku tytuł Adel, czyli ten taki niższy szlachecki, otrzymało 86% nobilitowanych oficerów, bo to w czasie wojny oficerom zwłaszcza nadawano, a wśród nich tytuł Edler, ten dodatkowy, tylko 38,4%. Natomiast tytuł Ritter von tylko 12%. To już było więcej. Ritter najlepsze von und zu, to znaczy, że wywodzi się rodzina stąd i stąd i siedzi tam. Urzęduje nadal. No dobrze, i teraz słuchajcie. Jeszcze mam wystarczająco ilość czasu, więc proszę was, ten proces powstawania nowoczesnych narodów, który w skali europejskiej zaczął się właściwie w XVIII wieku i rozwinął w XIX, a właściwie trwa nawet w jakimś stopniu do dzisiaj, to miał takie dwa aspekty bardzo istotne. Aspekt
zewnętrzny i był aspekt wewnętrzny. Aspekt zewnętrzny polega na wyodrębnieniu się od innych społeczności i uświadomieniu sobie tej odrębności. I to właściwie jest zarazem pierwszy etap powstawania świadomości narodowej, że my jesteśmy kimś innym. No tak jak to rycerstwo, powiedzmy, u nas w okresie panowania Władysława Łokietka uświadomiła sobie swoją odrębność od mieszczaństwa. Przedtem to nie było takie wyodrębnione, małżeństwa były z jednymi i drugimi grupami. Na pierwszym etapie chodzi o wyodrębnienie się od innych i uświadomienie sobie tej odrębności. Czyli jest to funkcja zewnętrzna. A na drugim etapie chodzi o powstawanie i rozwój wewnętrznych więzi, obejmujących całość kultury społecznej. Powstanie więzi? Jakie więzi? No, więzi między ludźmi. Międzyludzkich. Tak, narodowych w tym wypadku. Więzi narodowych, obejmujących całość kultury społecznej, czyli inaczej mówiąc, stworzenie i rozwój kultury narodowej. Czyli inaczej, stworzenie i rozwój kultury narodowej. Oraz jej upowszechnienie. Wśród wszystkich członków społeczeństwa. Wśród wszystkich członków społeczeństwa. No proszę zauważyć, że no będę się tu posługiwał przykładem polskiego narodu. Najpierw się zaczęła wytwarzać świadomość narodowa wśród rycerstwa w okresie Władysława Łokietka, a później powstaje kultura narodowa. Przedtem nie było kultury narodowej polskiej. Była tylko grupa etniczna polska, narodowość, ale nie naród. I potem mamy Długosza, który tworzy naszą właściwie historiografię. Później mamy Mikołaja Reja, dalej Kochanowskiego, którzy tworzą literaturę piękną polską. No i teraz proszę dalej zanotować. Na pierwszym etapie świadomość narodowa jest udziałem tylko
wąskiego grona osób. Potem upowszechnia się na cały stan rycerski. Przekształca się z czasem szlachtę. To jest też bardzo ciekawa sprawa, że stan rycerski, no to to było wojsko, ale później jak gospodarka rynkowa wchodzi na te struktury stanowe, to pewna część szlachty zaczyna myśleć przede wszystkim o bogaceniu. Stąd rośnie wyzysk chłopa w postaci rozszerzania pańszczyzny. No przedtem to pańszczyzna to było kilka dni w roku dosłownie. Później jeden dzień w miesiącu. A później to już dochodziło do 5, a nawet i 6 czasem dni w tygodniu. Ale to już jest skutek działania gospodarki rynkowej. Ale tak jak teraz, okres podatkowy, kiedy przestajemy płacić podatki na dzień wolności podatku. Tak, w połowie roku. I no to się daleko, daleko w połowie. Gdzie jak porównują z najbardziej opodatkowanym systemem Austro-Węgry, kowal w Galicji był zadowolony, że już w lutym miał 12%. Tak jest. I z wyzysku no bo do nas, bo system socjalistyczny był typowym systemem postfeudalnym. Ja zresztą mam, mogę wam pokazać rozporządzenie przewodniczącego Rady Państwa. To był właściwie dekret przewodniczącego Rady Państwa, któremu później Sejm Polski Ludowej nadał rangę ustawy. No myśmy to właściwie nazywali o dziedzicznych przywilejach. To jest 72 rok. Podpisał to pan profesor Jabłoński, był wtedy przewodniczącym Rady Państwa, przedwojenny socjalista z PPS-u, żeby było ciekawsze. I on tam ustalił takie różne przywileje, częściowo dziedziczne na 4 pokolenia, dla grup dygnitarskich 5. Najwyższa grupa wymieniona to był przewodniczący Rady Państwa, premier i pierwszy sekretarz KCPZPR. No to książęta tu będę odnosił do tego podziału. Nieco niżej to był marszałek Sejmu, wicepremierzy, członkowie biura politycznego, no to można powiedzieć margrabiowie, powiedzmy. Później byli ministrowie, członkowie Rady Państwa i równorzędni, tam bardzo dużo tych było wymienionych, no to hrabiowie. No i później, stosując francuską nomenklaturę, dalej byli wiceministrowie i równorzędni, sekretarze wojewódzcy partii, to byli wicehrabiowie. W Polsce nie było takiego tytułu, ale no tutaj Francja, elegancja, do francuskiego systemu się odnoszę. No i najniżsi to byli dyrektorzy generalni w ministerstwach i równorzędni, no to baronowie. I mogę wam powiedzieć, że no, jeździłem z tym jako prelegent. Byłem kiedyś zaproszony z prelekcją o inteligencji jako lektor na zebranie organizacji partyjnej w ministerstwie. No i wymieniłem to.
Mówię, proszę bardzo, jak te tradycje feudalne u nas są żywotne, proszę bardzo, w państwie socjalistycznym mamy tu typowy 5 grup arystokracji, tak jak wtedy było, francuski system. I jakie to były przywileje? Po pierwsze, już po 5 latach pracy na danym stanowisku emerytura. Gdzie trzeba było 25, no tam w tych u siłowików 15, a tu 5. Dalej, nawet po odejściu ze stanowiska prawo do zajmowanego mieszkania. Dalej, prawo do lecznicy tam rządowej i tak dalej, i tak dalej. I taka rubryka świadczenia w naturze. No to już w drodze dodatkowych zarządzeń można było tam podciągać, co się chciało, no to bez łamania prawa. I komu to przysługiwało? To najlepsze. Danemu arystokracie, nazwijmy to, czerwonemu. No oczywiście jego współmałżonkowi lub współmałżonce. Rodzicom, rodzeństwu, dzieciom i wnukom. 4 pokolenia w pionie i jeszcze na boki. I to socjalistyczne państwo. Jak ktoś mi mówi, że w PRL-u był komunizm, ja mówię, co? Z dziedzicznymi przywilejami? To już burżuazyjna rewolucja to znosiła i odbierała przywileje często razem z głową na gilotynie. No, to trzeba nie mieć zielonego pojęcia ani o ustawodawstwie PRL-u i praktyce, bo ta ustawa nie była martwa. Ona po 89 to zostało zniesione, czy chyba było kontynuowane, bo niektórzy... Ja myślę, że tylko rozszerzano. A kto był zainteresowany w zniesieniu tego, ale ja panu powiem, to w 80-tych latach byłem z tą prelekcją w ministerstwie i był istny no, minister objęty tym. I on zabiera głos i mówi tutaj to już nie obowiązuje. Ja mówię, tak? A miałem kserokopię tego. Tak? Mówię, no proszę mi podać numer dziennika ustaw, gdzie to anulowano, towarzyszu ministrze. Bo ja tu wam podaję, o proszę, jest kserokopia, możecie sobie to skserować. A ja nie pamiętam, ja mówię, to proszę bardzo, daję mój telefon. I jak towarzysz minister znajdzie numer tego dziennika ustaw, to proszę mi podać. I ja w następnych prelekcjach będę korygował. Ale jak długo mi towarzysz nie da tego numeru, to ja zakładam, że nic takiego nie ma, że się przewidziało towarzyszowi. I oczywiście nie zadzwonił, nie podał. No a do dziś mi nic nie wiadomo o żadnym akcie normatywno-prawnym, który by to zmienił. A sądzę, że po tym, co się dzieje... Z tych jak gdyby czerwonych książąt, tak? To nadal czerpie korzyści. Ale nie tylko z czerwonych, no, a obecni książęta solidariuszy to co? Nie korzystają z dobrodziejstw takich? Całe to towarzystwo korzysta. Bo to oni są bardzo dobrzy zwalać na poprzedników. A sami to niewiniątka. Ale to się zdaje się skończy. Czyli co, był parę lat ministrem i ma takie nadal przywileje? No nie wiem. Jeżeli nie ma, to proszę mi dać akt normatywno-prawny, który to anihilował. Do dziś mi o niczym takim nie wiadomo. Solidarność tylko w okręgu kieleckim, gdzie ja im to dostarczałem, to piętnowała. Gdzie indziej nie piętnowali jakoś. No może nie wiedzieli. Ja po prostu nie widzę interesu, żeby znosili. Przecież te obecne rody arystokratyczne, nazwijmy, to mają jeszcze więcej tych różnych przywilejów niż miała czerwona. Oni bardzo chętnie tylko wskazują na czerwony. A sobie milczą. No proszę patrzeć, co w niepodległej Ukrainie Janukowycz miał i te cała jego nawet świta. Trzy posiadłości pokazali tą pod Kijowem, tą główną jego rezydencję, co wyjechał, wszystkie rzeczy zabrał i ciężarówkami one wyjechały w wiadomym kierunku. Drugą, co wykarczował kawałek rezerwatu przyrody na Półwyspie Kraja, na Krymie. No, to a polski prezydent nie ma rezydencji. A to, już, a to przecież już nie jest żaden komu. To jest demokratycznie wybrany, niepodległy i Ukrainie. Trzecią rezydencję w Karpatach, gdzie trzymał nawet niedźwiedzie. Nie wiem, hodowlę niedźwiedzi tam miał czy... Ale to była państwowa?
rezydencja, czy jego prywatna? No bo polski prezydent właśnie też ma kilka rezydencji, więc nie przesadzamy. Właśnie nie wiem, która była państwowa, która wydawała. Wydaje mi się, że to jest kontakt dla ludzi. Nie, dzisiaj pokazywano to analogiczne pałace tego prokuratora generalnego. Już prezydenta już pokazano. Ale to były prywatne ich pałace, no trzeba rozróżnić, czy to tak. Było państwowe. W cywilizacji turańskiej, proszę pana, nie ma różnicy. To rządzi ten na pałace. Nie, no państwo jest traktowane jak prywatna władza. Ale też na zachodzie też ma rezydencję, bo umówmy się, że to są prywatne czy państwowe. Granica jest w cywilizacji turańskiej rozmyta. No jest nawet w matematyce teoria zbiorów rozmyta. Można i tu. Więc proszę was, teraz proszę sobie zwrócić uwagę, że właściwie ta kultura polska była udziałem, no pełny udział w kulturze i pełne prawa miała szlachta, która wywodziła się z rycerstwa, ale coraz bardziej przekształcała się w szlachtę ziemiańską. Prawo posiadania ziemi miała tylko szlachta. Chłop pracował na ziemi pańskiej. Mógł sobie tam robić biznesy, nawet klejnoty kupować swoim paniom, ale ziemia nie była jego własnością. Druga sprawa. Szlachcic był cały czas, to do końca, zobowiązany do służby wojskowej, no w pospolitym ruszeniu. To była ta powszechna służba wojskowa. Pierwsza sprawa to taka, to co przed chwilą było ziemi. No mówię o posiadanie ziemi. Że szlachcic? Tylko szlachcic mógł posiadać. Tylko szlachcic mógł posiadać. Tak, jeżeli ktoś miał lewe szlachectwo i udowodniono mu, że nie jest szlachcicem, to ziemię zawierano i ten, kto udowodnił, mógł tę ziemię przejąć. Także to był niezły biznes takie, tropienie tych lewych szlachciców. Czyli ten autor Liber Hamorum na pewno się znał na rzeczy, być może... A mógł nie być szlachcicem ten, kto to wykrył? A nie, to wykryć mógł każdy. Ten, co wykryć, pana, wykryć mógł każdy. Tylko przejąć ziemię mógł tylko szlachcic. O to chodziło. Więc proszę was, oczywiście szlachcic był zobowiązany do służby wojskowej. Przepraszam. A co z tymi dwoma szlachcicami, co potwierdzili szlachectwo tego, co wykryli? No właśnie. Czy też tracili szlachectwo i ziemię? Nie, no to wtedy było. Bo potwierdzało. No to było krzywo przysięstwo. No właśnie, i co wtedy? Nie, szlachectwo nie tracili, ale mieli inne kary za to. Ale egzekucja już tych dalszych wstępnych i zstępnych była nie taka energiczna. Więc proszę was, oczywiście tylko szlachcic mógł posiadać broń. To jest bardzo istotne. Chyba do dziś został. Słucham? Bo nikt nie może bronić tutaj w tym kraju. Oprócz policji i wojska. Gdzie? No w Polsce teraz. Nie jest takie województwo, w którym żadnego pozwolenia nie ma. W Polsce my mamy taki status jak chłopi pańszczyźniany w tej chwili. Nie, wtedy słuchajmy. Nawet, proszę pana, w Warszawie ziemia to jest, mamy w wieczystym. Wieczysta, jest nawet podatek trzeba do 31 zapłacić. Pańszczyznę trzeba płacić. Właśnie tak wpłacałem. W formie, a podwyższyli w tym roku? Tak, a do 16 miałem podwyższyć do 500%. Bo byłem w urzędzie zobaczyć, jest już ulotka. Oczywiście. Dziedzic no ludzie kleli tam przy wejściu strasznie. Dziedzic był właścicielem i mógł podwyższać pańszczyznę. No więcej niż 6 dni w tygodniu nie mógł, bo kościół bronił, żeby w niedzielę pańszczyznę odprawiać. Nawet proszę was... Zalotają broni to kilka lat. Muszą mieć w Polsce są przepisy chore, trzeba mieć kasę pancerną, dobrze broń trzymać. Aha, więc na przykład. Ale nie dostaniesz pozwolenia na broń. Nie, to jest w ogóle absurd. A jak nawet dostaniesz i kogoś postrzelisz, to jesteś sądzony jako. Nie, no powiem pana,
W tej chwili z urzędowych dokumentów oficjalnych najtrudniejszy do uzyskania to jest pozwolenie na broń. Mm-hmm. No bo chłopom pańszczyźniami się broń nie wydaje. Ale nawet jak ktoś dostanie pozwolenie, to użyje legalnej broni, ma gorsze konsekwencje niż ten, co ma kradzioną broń. Już się dość dużo. No kradzioną, no to nie może broń ukryje i nawet z dowodzeniem może być kłopot. Jak to złodziej okradał transformator. A to z tą babką. Tak. No tak, znana. I potem to ją ciągali po sobie. Tak jest, a złodziej z wolnej stopy zeznał jako świadek. A powinno być na odwrót. Słuchajcie, no to zależy w jakim państwie. I teraz proszę was, mieszczanin był obowiązany do obrony swego miasta. I dlatego mieszczanie na terenie swego miasta mogli posiadać broń. No tradycja tego to są bractwa kurkowe. I proszę was, proszę zanotować, w miarę rozwoju kultury narodowej występuje z jednej strony silna tendencja do powstawania państw narodowych, bo dawne monarchie nie musiały być narodowe. No jeszcze CK Austria to przecież była wielonarodowa monarchia. Występuje silna tendencja do powstawania państw narodowych. W związku z tym narody, które nie miały państwa, starają się je uzyskać. Na przykład naród litewski u nas. Miały państwa, a Wielkie Księstwo Litewskie to co? Wielkie Księstwo Litewskie to teraz przez narodowców obecnych litewskich jest traktowane jak obce. Oni nie nawiązują do tych tradycji. Odcinają się od tego. Uważam, że to byli pod okupacją polską. No ale forma faktycznie to było państwo litewskie założone przez... No, ale mówimy o świadomości. Naród to jest zjawisko psychologiczne. Z drugiej strony narody wcześniej podzielone i żyjące w wielu państwach, jak włoski, niemiecki, wreszcie i polski, pod zaborami, jednoczą się. No i powstały Zjednoczone Włochy, tam było wiele państw. W Niemczech to było tych państw, ja już nie pamiętam ile, ale straszne ilości. To miasta były państwami. Jeszcze w przededniu I wojny światowej wewnątrz tego cesarstwa niemieckiego istniały bardzo daleko idące, powiedzmy, autonomie. No na przykład Bawaria. Byli różni monarchowie. Był król bawarski. A Bawaria to jeszcze miała coś do powiedzenia, bo to był drugi król po cesarstwie. Oczywiście, tak. To był strasznie się różnią. Drugi król. Była Badernia Wirtembergia, była Saksonia, były... Mecklenburgia Księstwa. Było trzy monarchie, które miały
uprawnienia do posiadania swoich armii, ich monarchowie nadawali stopnie oficerskie. A Bawaria miała nawet swój sztab generalny. Były dwa sztaby. Był wielki sztab generalny w Berlinie i sztab generalny w Monachium. Hitler przecież służył armii bawarskiej. I jeszcze w Republice Weimarskiej Bawaria miała bardzo daleko posuniętą autonomię, także bawarska dywizja Reichswehry była wyróżniona wśród innych dywizji. Przecież nawet jeszcze za Hitlera Prusy były też jeszcze odziny traktowane, a Göring był premierem Prusy. Prus, tak. Jeszcze w momencie, kiedy Hitler dochodził... Kiedy Hitler dochodził do władzy, to jeszcze były te autonomie daleko posunięte. Właściwie pełną unifikację Niemiec prowadził Hitler, tak. No, w tej chwili mamy landy i te landy też mają dużą autonomię. Też mają własne rządy. Też mają rządy, parlamenty mają. No więc proszę was, to jest ten proces całkowania. Nie ma. Równocześnie następuje proces wewnętrznego całkowania narodu. Może nie jednej całości, to nie całkowanie w rozumieniu matematycznym. Chociaż idea jest podobna, bo to też jest różniczkowanie, jest całkowanie. Tu chodzi o skupianie w jednym i dążenie do... Czyli ich łączenie, tak? Tak, i dążenie do pełnego udziału wszystkich warstw społecznych w życiu narodowym. Od czasu Wielkiej Rewolucji Francuskiej a w Polsce od Sejmu Czteroletniego świadomość narodowa rozszerza się na mieszczaństwo. Rozszerza się również na mieszczaństwo. Stąd mówimy o rewolucji mieszczańskiej. Przecież proszę zauważyć, że istotą polityczną rewolucji mieszczańskiej jest zdobycie pełnych praw politycznych przez mieszczaństwo. Chłopi wcale nie robili rewolucji, wprost przeciwnie, w Wandei zrobili powstanie przeciwko burżujom, czyli mieszczanom. I wojska mieszczańskie krwawo to stłumiły. No oczywiście przeciwstawiała się temu szlachta i arystokracja z oczywistych względów, no to im te przywileje odbierano przy pomocy, razem z głową, przy pomocy gilotyny. I tu wytworzyły się dwie drogi rozwojowe znowu. Droga francuska i droga polska. Na to zwrócił uwagę nie kto inny jak Karol Marx. Otóż... Czyli od czasu Wielkiej Rewolucji Francuskiej już w Polsce wyzwyczaj Sejmu Czteroletniego mieszczaństwo. Włącza się. Włącza się. W... pełnię życia narodowego. Czarna procesja Adolfa Hitlera. No, ona jest czarna procesja, tak.
No ale u nas gilotyna za bardzo nie działała. W czasie powstania Kościuszkowskiego tam parę osób. Ale my w ogóle jako naród tak nie ze sobą tak się nie wyżynamy. Co jak jakoś tacy jesteśmy? Nie, bo się zdarza. Nie? Ale to rzadkość. Załat majowy jakiś tam, no ale tak. Między sobą raczej. Myśmy nie mieli rewolucji mieszczańskiej nigdy. Ale nie, nie zmierzam do tego, że nie ma u nas takich podziałów, czyli nie było jakichś typowych wojen domowych, gdzie się wyżynaliśmy między sobą. A nie, nie. Jako Polacy. No ale tutaj jeśli chodzi o rewolucję francuską, to po prostu no w tym momencie już państwo szlacheckie przekształca się w państwo mieszczańskie, czyli burżuazyjne. To we Francji po raz pierwszy się dokonało i w tym momencie, no może warto zanotować, wraz z rewolucją francuską pojawia się mieszczański patriotyzm. No i proszę zauważyć, jak te wojska rewolucji, a później cesarstwa napoleońskiego, które jednak kontynuowało pewne zdobycie rewolucji, jak skutecznie walczyło z interwencją monarchii, które broniły starych przywilejów. I zmiany, które zaszły dzięki rewolucji, już były nieodwracalne. Po kongresie wiedeńskim wróciła dynastia Bourbonów. Ludwik XVIII zasiadł na tronie, ale już nie mógł wszystkiego poodbierać i anulować zdobyczy rewolucji. No po prostu po pierwsze musiał poznawać i uznał tytuły napoleońskie, więc ta arystokracja napoleońska, Napoleon nadawał. Najchętniej nadawał tytuły baronów. Baron cesarstwa. Zresztą Koziatulski nasz został baronem cesarstwa. Więc to uznano. Wszystko. No po drugie już powiedzmy nie mógł cofnąć tych praw, które po rewolucji dostało mieszczaństwo, które w międzyczasie się bardzo dorobiło. No i próby podejmowane przez dynastię burbońską, próby przywracania poprzednich porządków bardzo szybko, bo po 15 latach doprowadziły do kolejnej rewolucji w 1830 roku, którą uratowało przed interwencją międzynarodową nasze powstanie listopadowe, bo miały iść wojska interweniować. Jeszcze było powstanie Belgów, czy właściwie walka Belgii o oderwanie się od Holandii. No i skuteczne. I też tam miały wojska Królestwa Polskiego. Ale nie poszły, bo na pomoc Holandii. Tutaj wojowały. To było miało coś wspólnego, czy to raczej takie spiskowanie, czy to po to wybuchło, żeby... No to jest osobna rozprawa na ten temat Jędrzeja Giertycha. Tragizm losów Polski, tam jest cały rozdział. Ja nie chcę już w to wnikać, bo to akurat z socjologią powstawania narodu niewiele ma wspólnego. I powstaje w skali europejskiej zjawisko najpierw monarchii konstytucyjnej mieszczańskiej, a dalej republik mieszczańskich. No, republika mieszczańska to najpierw była we Francji, ale później nastąpiła recydywa monarchii, potem było drugie cesarstwo i już na trwałe Republika Francuska po klęsce pod Sedanem. Znaczy dokładnie rewolucja, republika, potem Napoleon, konsulat, cesarstwo, potem monarchia lipcowa. Już burżuazyjna typowo. Tak,
potem Republika przekształcona w drugie cesarstwo i potem dopiero po klęsce z Prusami trzecia Republika. O tak, po 1870 już jest trzecia Republika i kolejna, ale już Republiki już. Już monarchia nie wróciła. A inne monarchie powoli przekształcają się w monarchie konstytucyjne, a socjalnie burżuazyjne. Równocześnie następuje, proszę dalej zanotować, w związku z powyższymi procesami powstają ruchy narodowe i narodowo-wyzwoleńcze. A z drugiej strony ruchy socjalne, społeczne, alias klasowe. Tutaj trzeba tą sprawę zrozumieć, że proces powstawania nowoczesnych narodów w tym aspekcie zewnętrznym doprowadził do powstawania ruchów narodowych różnego rodzaju, a w aspekcie wewnętrznym do powstawania ruchów klasowych. Może jeszcze to w podsumowaniu proszę zanotować, bo to jest kwintesencja. Aspekt zewnętrzny procesu powstawania nowoczesnych narodów doprowadził do powstawania ruchów narodowych zaś aspekt wewnętrzny aspekt zewnętrzny doprowadził do powstawania ruchów narodowych. One podkreślały tą odrębność od innych. A aspekt wewnętrzny do powstawania ruchów klasowych, alias socjalnych. Były tu dwie drogi, można powiedzieć, które Marx zauważył. Jedna droga to była droga francuska, gdzie te klasy uprzywilejowane nie chciały rezygnować z przywilejów i trzeba im je było odbierać razem z głową na gilotynie. Drogą francuską potem poszła Rosja. No, zobaczymy, jaką drogą pójdzie teraz Ukraina. No ale ona chce do Europy, to niewykluczone, że pójdzie drogą francuską. Natomiast druga droga, którą zauważył Karol Marx, to była droga polska. I Marx to mniej więcej tak ujął, że historia nie zna drugiego przypadku takiej szlachetności szlachty, jakiej przykład dała szlachta polska w czasie Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 maja, dzieląc się dobrowolnie tymi przywilejami z innymi klasami. To Marx napisał, nie żaden polski nacjonalista. No a Engels, to jak wam już tu pewnie kiedyś cytowałem, w czasie powstania styczniowego, napisał, że albo Europa odbuduje potężną Polskę, żeby między nią a Azją stanęło 20 kilka milionów bohaterów, albo jak tego nie zrobi, to azjatyckie barbarzyństwo pod moskiewskim przewodem zaleje Europę jak lawina. To Fryderyk Engels napisał. Tylko niestety dzieła klasyków marksizmu, leninizmu ani w PRL-u nie były znane, ani teraz. A ja
Mogę powiedzieć, że szokowałem wtedy, jeżdżąc z tymi tekstami, z prelekcjami i szokuję i teraz, bo to burzy kanon PRL-owski i burzy obecne kanony. Ale to jest oczywiste, bo przecież Karol Marx i Friedrich Engels, zakładali, że budowa, że światowa rewolucja komunistyczna zacznie się w Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim, że to tam dojdzie do tego przymrozku komunistycznego. Że socjalizm będzie można budować tylko w kraju odpowiednio rozwiniętym. Tych siłach wytwórczych i odpowiedniej liczbie robotników. Zdolnych, tak, zdolnych do zaspokajania potrzeb szerokich mas. Te warunki nie były spełnione w Rosji, na co zwraca uwagę Trocki. Czym się strasznie... Lenin to pozmieniał. To właściwie nie tak całkiem, to Stalin dopiero zmienił tak porządnie. Bo Lenin i Trocki po prostu uznali, że Rosja carska jest najsłabszym ogniwem tych imperialistycznych krajów i wobec tego no, trzeba próbować rewolucji tam, gdzie się da. Ale jeden i drugi, Lenin i Trocki, uważali, że w Rosji się nie da zbudować socjalizmu, jest to zbyt zacofany kraj. I dlatego to powinien być tylko przyczółek do rewolucji światowej, a przynajmniej europejskiej. I dlatego była wojna w 20 roku. Przecież Armia Czerwona szła z myślą o tym, że jak stanie na granicy Niemiec, to tam wybuchnie rewolucja. I tam będzie można budować prawdziwy socjalizm. No, ale się nie udało. I chłop polski nie dopuścił, bo przecież armia polska w 20 roku to była armia chłopska w 70%, no bo 70% ludności to byli chłopi. No i chłopi pod przewodem Witosa, chłopskiego premiera, uniemożliwili realizację tej koncepcji. Opóźnili. A Stalin dopiero zrobił zmiany doktrynalne. I stwierdził, że można budować socjalizm w jednym kraju, nawet takim jak Rosja. I dlatego proletariusze wszystkich krajów powinni swoją ojczyznę widzieć w Związku Radzieckim. I pracować na rzecz tej socjalistycznej ojczyzny proletariatu. I jak przedtem nie wolno było, Trocki nie pozwalał na takie rzeczy, żeby członków partii komunistycznych i robotniczych werbować jako agentów państwowych służb radzieckich, bo Związek Radziecki miał służyć rewolucji komunistycznej, a nie odwrotnie, to Stalin nie tylko pozwolił, ale nawet nakazywał. I to bardzo ciekawe rzeczy. Ja miałem relacje od starych członków Komunistycznej Partii Polski, jeszcze pamiętających lata 20. I opowiadali, że wśród nich bardzo źle byli widziani ci towarzysze, których później wciągano do wywiadu radzieckiego. No to mi tego zawerbowali. To jeszcze mieli trockistowskie podejście. No ale ostatnimi prawdziwymi komunistami w Polsce byli Kuroń, Modzelewski i ich czeladka. No dlatego, że już tylko trockiści reprezentowali w latach 60. prawdziwy komunizm. Zresztą chyba i nadal tak jest. Ale to już osobna sprawa. Więc proszę was, tutaj na bazie tego aspektu zewnętrznego wyrosły ruchy narodowe, a na bazie tego aspektu społecznego, wewnętrznego, tego samego procesu wyrosły ruchy klasowe. A co zrobiła światowa reakcja? Napuszczała jednych na drugich. A może w podsumowaniu proszę zanotować, bo zaraz będziemy kończyć. Proszę zanotować. Już trzeba skończyć, za 10 góra. Światowa reakcja przede wszystkim
przy pomocy prowokacji policyjnych. Starała się skutecznie przeciwstawiać ruchy klasowe i narodowe. I to nadal trwa, kochani. Na następnych zajęciach będziemy to szczegółowo omawiać, bo to się zaczęło już w XIX wieku i trwa do dzisiaj. Zresztą zobaczcie, jak się napuszcza lewicę na prawicę, klasowców na narodowców i vice versa. Tak, kobiety na mężczyzn. No tak, no, oczywiście. Nie no, teraz to już... Tyle tych klas jest. Starała się teraz to już, robić. Teraz to już jest parodia. Ale wtedy to nie była parodia. I teraz jest też ten nurt nieparodystyczny. Teraz jeszcze będzie z parodii, to jest animalsi przecież, o równouprawnienie zwierząt. A ja jeszcze bardziej proponuję postępować. Zwierzęta czujące, tak? A dlaczego nierównouprawnienie roślin? No też czują. Też czują, oczywiście. Ja jestem za. No, kochani, w czasie okupacji za ścięcie drzewa bez pozwolenia kara śmierci była. Tak. Dzisiaj nie można drzewa ściąć, ale też ale nie ma kary śmierci. No, jeszcze kary śmierci nie ma. Nie, trochę lepiej jest. Trochę lepiej, tak. Chłop tak. Na podwórku, jak sobie ściął drzewo, to kara śmierci? No oczywiście, jak bez zezwolenia. Hornet musiał być. Podwórko, nie? Opowiadał mi tak właśnie, była ostra zima i patrzy, jak młodzi ludzie drzewo ścinają. A on mówi, słuchajcie, przecież wy sobie zdajecie sprawę, że za to grozi kara śmierci, a na to, a mróz to jest też kara śmierci. Ludzie sobie wyobrażają, zwłaszcza politycy nasi, że jak się zwiększy siłę represji, to będzie większa skuteczność. Ignoranci kompletni. I historyczni, i ignoranci w dziedzinie psychologii, socjologii, prawa. Powyżej pewnego progu już to nie działa. W czasie okupacji było za tyle rzeczy kara śmierci, że już ludzie nie reagowali. No ja pamiętam jako dziecko taką historię. Wprowadzono nawet karę śmierci za zabicie świni bez szlachcianu tak zwanego. Żeby dostać szlachcian, to trzeba było już, nie pamiętam, 3 czy 4 świnie odstawić na kontyngent i na jedno można było szlachcian dostać. Jak to ogłosili łopom na zebraniu urzędowym, to wstaje taki chłop rozpaczony. Mówi, ja to jest zabić świnie, kara śmierci, zabić Niemców, to jest kara śmierci. Jak to ja już nie wiem, co was nie chce, czy świnia, czy Niemiec. I złośliwi niektórzy oficerowie zaczęli mówić, dzięki temu bataliony chłopskie stały się masową organizacją. Bo one już były wcześniej, ale tu się stały masową organizacją. Jak chłop miał za świniobicie dostać karę śmierci, to jeszcze paru Niemców do tego dobił. Przynajmniej wiedział, za co minie. Więc nadmierna represyjność jest przeciwskuteczna. O tym się zresztą bardzo szybko Janukowicz przekonał. Tak, po jednym dniu. Tak, można było powiedzieć Janukowicz, ty Neskowicz. On skowyczał, no i teraz ma skutki. Dobra, więc za 2 tygodnie wam opowiem o tych działaniach reakcyjnych napuszczających jednych na drugich. To się zaczęło 100 kilkadziesiąt lat temu i trwa do dzisiaj.